Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Janis z tej strony, hej hej. Jak się macie? Czemu nie widać gry? Że już tutaj zbierają się widzowie, także witamy, witamy. Dobra, chyba dlatego, że się wzwiesiło coś. Nie, bo gra się wczytuje i wygląda na to, że nie ma jeszcze jej na... O już, dobra, załączyło się. Witamy, witamy wszystkich. Siemanko, Marek, Janiko, Nightmare. Cześć, Nightmare. Witamy wszystkich. Cześć, cześć. Dziś spodziewam się dużo mniej osób niż zwykle, bo mamy ładną pogodę. Zauważyłem, tak, że im ładniejsza pogoda, tym mniej ludzi wpada na live. Zuzanna, witajcie w mojej kuchni. Animatko, miło was widzieć. Cześć, Zuzio. Okay. Marek, jak nowa kurtka, pyta. Kurtka? Kurtka. Tak sobie, bo się zepsuła i musieliśmy ją do naprawy oddać. A właśnie, bo w sumie... Dzwonili do mnie i ją naprawią. Aha, okej. Okay. Słuchaj się ze po... Daniel Ako. O, Ako, cześć. Kurczę. Witam, witam, Dominik Delik. A witam cię, Marku, witam Ani, witam Nuki, ty słodki pierściuchu. Oraz witam wszystkich. Uh-huh. Cześć, cześć, cześć. Cześć, już się no, łączę, także już powinienem być na czacie, możecie się... łączyć z grą. Przede wszystkim, czy jesteś online na Steamie? Tak, jestem już online. Dobra. O, Wektor już się połączył, super. Seabox nie ma co grać, a ten Days dalej nie zoptymalizowany. No i pewnie długo nie będzie, niestety. Ja wątpię, żeby był zoptymalizowany, bo teraz wymagania tej gry mocno się podniosły. I dużo osób narzeka na optymalizację, ale często to nie jest kwestia optymalizacji, tylko tego, że po prostu podniosły się wymagania. I tyle. Kupson, dzień dobry wieczór, cześć Kupson. Zuzia, cześć Kupson. Od nowej Alfie niestety nie poszalałam, mój komputer ledwo ją uruchamia, może uda się w laptopie. No tak. Adkę się ma i to Marku, wreszcie będę zauważony, to pan Anita z tej nastroży tutaj czatu, czy dałeś mojego Gmaila, mam fajny pomysł na art dać. Ojejku, znowu zapomniałem się odpisać, ja to czytałem. Także wiesz, jeśli masz pomysł, to rób, no wiesz, to jest sztuka, wiesz, warto robić takie rzeczy. Janek Krzysta, jak się miewacie, moi kochani, no dobrze. Nie gorzej, nie narzekamy na szczęście. Tak, ta pogoda jest taka w kratkę, że znowu ludzie chorują. Też to najbardziej po naszych kolegach z pracy i koleżankach. Dashi Gaming, witam, cześć Dashi. Cześć Dashi. Cześć, cześć. Nimir, Marku, ja tu mam dla ciebie ciekawostkę, chyba że o tym wiesz i zaraz ją napiszę, bo nie wiem, czy wystarczy miejsca na czacie. Okej. Okay. Tylko napisz zwięźle, bo czat obsługuje maksymalnie 200 tak. Znaków wiadomości. Dominik, co macie na zagryzkę? Ja powiem duży talerz placka, którym jest Snickers. my dzisiaj na do kawy sobie tego, po pączku zjedliśmy. Tak. Z takim jakby budyniem, takie małe pączki. Tak, to jest. Tomasz, jaki plan na live'a? Będziemy dalej lutować miasto, w którym jesteśmy. Jest tutaj sporo do zwiedzania jeszcze. Mazur, siema, mam pytanie, czy to już oficjalna wersja Alfa 17, bo dawno grałem i się nie orientuję. Tak, oczywiście, już od dawna jest dostępna. Daniel, jak się połącza? W opisie powinien być informacja na ten temat, jak dołączyć do Maca. Tak jest. No i oczywiście każdy może, kto ma sobie Daysa i ma ochotę pograć. Klop, klop, proszę wspomnij o moim kanale, bo mam 38 subskrypcji, co nazywam się na YouTube Klop, klop. To zapraszam na kanał Klop, klop. Tomasz, jak to Państwo mija piękny wiosenny dzień? No i bardzo miło, sympatycznie, słuchajcie, bo mam... Pomału, pomału. Tak, leniwie, co... Dobra, cześć wszystkim, wróciłem z delegacji, przeziębiony, to przynajmniej obejrzę cały live. Z delegacji, o, poważnie. Zuzia, a to ja zapraszam na babkę piaskową, jak tylko ją świetkarnika wyciągnę. Ooo, super. No, super. Przyjmujcie zaproszenia do drużyny, ludzie. Seba, wiecie, jak się nazywa mucha bez ucha? Mucha bez ucha. Mucha bez ucha, to zostaje tylko M. Jak się odejmie ucha, tylko M zostaje. Tomasz, hej, oglądam was na komputer, to jednocześnie, okej. Okay. Jako z Bluetooth witam wszystkich, kurde, ta odwiedź mi nie pasuje do pogody, do postpunku, mam 22 dzień. Minus 60 i generator na 98%, pociążony. Jeden dzień moi podopieczni muszą przetrwać. No, ta gra niestety strasznie kopie tyłek.
Tomasz dawno nie nagrywał już Subnautiki. Bo była niewielka oglądalność, zainteresowanie było niewielkie, a wyszło dużo innych nowszych gier i zrobiłem dwa odcinki z tej Below Zero i ruszyliśmy dalej. Quattro będzie kiedyś grał... Quattro jest spis gier, w którym Marek będzie grał w Okusie. I Ark właśnie jest na tej liście. Dominik, ta pogoda jest walnięta o tej porze roku powinna być po prostu łatwo na krótkim rękawku wybiegać. Wiesz co, zważywszy na to, że jest tak w kratkę, nie zdziwię się jak za kilka dni czymś odpukać, bo nie chcę, ale może się zdarzyć, że znowu odpadnie się. Więc wszystko przed nami. Ejo, cześć Ejo. Rob Asgard, cześć. Nightmare. Znowu będę miał 30 FPS-ów, ale co tam. Mimir, grałem w 7 Days'a, używałem kodu na latanie podczas nocnej fapy z 7 dnia i jeśli się odstawić na odpowiedniej wysokości, to zombiaki atakują na siebie i tworzą coś typu piramidę. Mhm. No chyba, no ona rzeczywiście potrafi teraz włazić na siebie. Pszczoła bez czoła. Psz, wychodzi, tak? Psz, nie, Alan Kazan napisał. Tomasz, ja kupię 7 Days'a, to może dołączę do ciebie na serwer, no i elegancko. No, bardzo fajnie, zapraszamy. Kupsony, no to sucharek, co... lata, tak, wokół żyrandola i robi mucha na wstecznym, a izby, okej. Okay. Daniel, dasz mi broń, prosi? Tam... Ups. O, widzę, że glitch jakiś się tam poważył. Coś źle tepnąłem, że tak powiem. Lord, jak zaprosić cię na Steamie do znajomych? Na Steamie mam już tyle zaproszeń, że nie jestem w stanie przyjąć nowych, wiesz? Może być problem. Tak, że nie za bardzo tutaj to przychodzi już. Co właściwie stało? Aha, bo coś wtepnąłeś jakąś komendę i zglitchowało, tak? Tak, coś zglitchowało. Nie wiem, lipce, o nie, no, niestety, o nie. Chyba trzeba zrestartować grę. Gra się w ogóle wyłączyła. U mnie. Źle wpisałem komendę, wiecie? I się teleportowałem, zamiast teleportować gracza gdzieś. Tomasz, jak nazywa się kura, która mieszka pod wodą? Pod wodą? Kura wodna. Nie wiem, musisz napisać. Osoba o mnie jest cały czas do 2 metrów śniegu, jest zaje fajnie. Ja akurat nie znoszę śniegu, więc ja też. Mi pasuje, że jest taka pogoda. Śnieg jest okropny. Markus Brutus, tam Frostpunk jest fajny, tylko trzeba w technologię szybko pójść. Ja mam już zapasy i żywność ogarnięte, tylko pocieplać wszystko muszę. Główna Piotrka, świetny. No hej, przeżyłem pierwszą hordę, a później zginąłem przez kaktus. Normal. No tak, a ja raz na przykład zginęłam, miałam hordę, że tak powiem, odwróciła moją uwagę, nie osaczko, ten szerszeń i spadłam z dachu. No. Tak, to jest normalne. Tak, Dominik, ani nie wiem, czy wiesz, ale nagrywam filmiki z gier mobilnych, jak coś, okej, okay. Bardzo elegancko. Rudy Szczury, cześć Marek, kiedy Astronir? Astronir będzie jutro. Tak, bo już nagrałem wczoraj w nocy odcinek. Dobra, czyli jeszcze raz. Ale w jaki sposób? Lord pyta, ale o Lordzie masz na myśli, jak dołączyć do gry? Jeżeli o to pytasz, to w opisie powinno być wszystko. Zuzia, liczę na glicze. No dokładnie. W Semendę się można liczyć na duże glicze. Elo 320, pomidorek, cześć pomidorek. Nimir, a ja to znowu się objadam placuszkami ziemniaczymi podczas obiad. Oj, uwielbiam paski ziemniaczane. Kurka wodna, no tak, to masz napisał. Okej, dzięki, pozdrow Ani. Brudny Szczur napisał. No pozdrawiamy cię, Brudny. Dobra, chyba się udało przeteleportować ludzi. Bo Szczur, dzień dobry w ten piękny słoneczny dzień. U mnie firanki już zasłonięte, a u was jeszcze nie. U nas jeszcze słońce widać. Jeszcze masz się kotary, tak nie, bo jeszcze jest bardzo przyjemnie, widzę, że słoneczko świeci. Tak. Krystian, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, już tego oglądam, to elegancko. Siadaj i oglądaj z nami. Bardzo dobrze. Flo, zrób challenge bez broni palnej. Ten odcinek, to będę już tutaj. No to pierwsze 15 odcinków tej ostatniej serii jest bez broni palnej. Bo było jej tak mało, że nie opłacało mi się jej używać. Wiekom 5, siemanko, czyli Wiekom. Motor, ile mi ominęło? Dopiero zaczęliśmy, dosłownie. Tak jest. Seba, zależy od miejsca zamieszkania, ja mieszkam w górach i jestem przyzwyczajony. No tak, może kwestia też
Zauważam też, że są osoby, które po prostu bardzo lubią zimę, lubią śnieg i taka aura bardziej pasuje. Lord, zaproś kogoś... Aha, jaki sposób na zaproszenie kogoś na Steamie, o to pytam. Wchodzisz na cudzy profil, wciskasz, zaproś do znajomych, nie? Tam powinna być taka funkcja. Dominik, jakaś... co? Aha, dała łapkę w dół. Nie sądzę, żeby to był jakiś specjalny problem. Tym bardziej, że tutaj jakieś pogłoski dochodzą, że podobno YouTube ma usunąć łapki w dół. Ciekawe, co z tego wynika. Nie wiem po co w ogóle, bo to... Ale to tak czy siak, ale że jest, tam gdzieś słyszałam, że jest jakiś jeden z takich planów na większe zmiany. No tak, bo Susan nie podobało się, że ten YouTube Rewind miał rekordową liczbę łapek w dół. Ojej. Krystian, będzie kontynuacja Volcanoids? Tak, będzie, tylko nie wiem kiedy, bo mamy tyle gier do grania teraz. Może w poniedziałek wrzucę odcinek. Daniel pyta, jak nazywa się serwer. Przeczytaj opis odcinka z live'a. Mikołaj, elo. Petmanowie, pozdrawiam z Zamościa. O, dziękujemy. Dziękujemy. Jeśli jesteśmy z Warszawy, więc Warszawa pozdrawiam. Mateusz, jak szybko można się uleczyć? Bandażem. Jacek, witam was ze Szwecji. Urlop jeszcze do wtorku. Wracam do Wrocławia niestety do pracy, ale tylko do... Tyle dobrego, że w czasie przeprowadzamy się na stałe do Szwecji. O, to jest ambitny plan. Super, no to życzymy powodzenia, żeby wszystko się ułożyło. Ja to zawsze jestem pełen wrażenia ludzi, którzy jadą na drugi koniec świata na przykład. Wiesz, tam mamy dużo w pracy kolegów i koleżanek z innych krajów. Tak. I zawsze jestem pełen podziwu, że ci ludzie jadą często, wiesz, na drugi koniec Europy albo świata i nie mają żadnej rodziny, nikogo nie mają i muszą sobie jakoś radzić. Układa się tak naprawdę życie od nowa zupełnie. Masz, Marku, wspomniałeś, że lubisz serię science fiction. Może warto posłuchać Lora Warhammer 40 tysięcy polecam, polecam kanał Wojtek, czyta Warhammera. Nie, Warhammer zupełnie nie moja bajka, wiesz? Próbowałem kiedyś i jakoś tak... Uniwersum do mnie nie dociera, nie? W sensie, że jest jakieś dla mnie trochę dziwne. Dominik, a kiedy Space'y? Jak wyjdzie tryb survivalowy, taki porządnie rozbudowany, ma być. Coś takiego zostało zapowiedziane, także teraz tylko pozostaje czekać. Cory, jak zaktualizować Seven Days'a? Wprawiam na bibliotekę na Seven Days'a, właściwości, beta i tam masz listę rozwijaną i sobie wybierasz. I to chyba latest eksperymental trzeba chyba wybrać. Tak, ale obecnie nie ma jakiejś wyjątkowej wersji eksperymentalnej dostępnej. Nie, a ja to powiem, że ratuje cię reputację Warszawy. A, dziękuję. Chyba jak ksiądz chodził po kolędzie, to się utopił w śniegu, bo wszedł do fosy, wpadł pod kratkę w oku, to jakaś duża kałuża, wręcz dziura. No. Dawid, siemka, czy Dawid. Cześć, Dawidzie. Za ile masz komputer? Mój komputer kosztował jakieś niecałe 4000, ale to było kupione, on był kupiony ze 3 lata temu już, więc już ma swoje lata. Jacyś, co tam u was ciekawego opowiadaliście na weekendzie? Koła ciekawego? Chyba nic takiego ciekawego się nie wydarzyło, co było warto opowiadać. No nic, no wczoraj live było bardzo przyjemnie, a wcześniej w pracy siedziałem, a dzisiaj rano wstałem, obudziłem się, zjadłem śniadanie, odkurzyłem mieszkanie i... To było bardzo ciekawe. I to moja historia mojego życia jest. Biografię napiszę i sprzedam prawa autorskie do filmu. Dominik, Marko, a co sądzisz o symulatorach? Nie przepadam za symulatorami. Rozumiem, czemu ludziom się takie rzeczy podobają i uważam, że to fajna sprawa, że takie rzeczy są robione, ale sam nie grywam w ogóle. Phantom, witam, co mi ominęło? Dosłownie zaczęliśmy, dosłownie 17 minut temu, także... Tak jest. Niewiele. Gustaw, ty grałeś kiedyś w Terrarię, Marku? Tak, oczywiście mam Terrarię, bardzo fajna gra, ale nigdy nie miałem czasu jakoś, żeby dłużej przy niej posiedzieć. Bibliotka po kilku grzyba twórcy dali do tej biblioteki worki z betonem. Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, tutaj czasem w tej grze takie dziwne są podejmowane decyzje artystyczne, jeśli chodzi o scenografię, ale generalnie scenografia w tej grze jest bardzo dobrze zrobiona. Patryk Elomarek, cześć Patryk. Cześć Patryku. Black Snake. Witam, cześć Black Snake. Cześć Black Snake. Jacyś, kiedy Mysta pograsz, co się ruszyło z tą grą? No więc gra wygląda na to, że trochę umarła, ponieważ autor się od dawna nie odzywa. Obiecywał regularne aktualizacje i rzeczywiście one regularnie wychodziły, a teraz od dawna nic się już nie dzieje i nie wiadomo o nic. Dominik, a w Space'y grałeś, bo Space'y to taki symulator inżyniera w kosmosie.
tak. Zerknij na mój kanał, proszę, i zobacz, co tam się ciekawego jest na tym kanale. To znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Bielu, cześć Marek, można dołączyć? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Jeśli jest jeszcze miejsce na serwerze, to można. Kupsone u mnie do doczki, które kupiłem do mojego laptopa, kosztują więcej niż on sam. Ale to jest normalne. To jest zupełnie normalne, niestety. Dark River, witam. Cześć Dark River. Cześć Dark River. Nimię to kupsona. Zobacz, dzisiaj strzelałam z AK-47 i bardzo dużo się dźwięków przyjętej się. Pamiętaj, że w grach komputerowych często te dźwięki się robi tak, żeby dobrze brzmiały, tak. A nie żeby były wierne albo realistyczne. Tak, tak samo jest z filmami. No. I często jest tak, że jak używa się jakiejś broni, to ten dźwięk dla ludzi przyzwyczajonych do filmów jest tak rozczarowujący, że nie robi to żadnego wrażenia. Tak, dokładnie. Ala Hagbar. Siema, cześć Ala. Jak i Piotrka, Marku, ty powinieneś płacić ani za to czytanie. No, też pewnie tutaj... My tu się rozliczamy prywatnie, że tak powiem. Tak, Marek robi, płaci za zakupy. Na przykład. Damian, witam. Cześć Damian, Alan Kazam, jak Warhammer to tylko fantasy, realne figurki, do tego Magic the Gathering, Kaczenka, ale nie to PC. Ja coś współczuję, ani czytając 2 godziny komentarze, później do końca dnia masz pewnie ciszę. Znaczy ogólnie rzeczywiście cisza jest, bo ja w coś gram i Marek w coś gra, także tak. Ogólnie cisza jest. Ja sobie wrzucam słuchawki YouTube'a, Anita wrzuca sobie muzykę i tak siedzimy cały dzień. Na przykład, albo w coś gierczę. Ziomulu, ale ja wstaję, wchodzę na YouTube'a, a to ani Marek, świetna pobudka. Cześć ekipo, Marka, cześć, cześć. Cześć, cześć. Phantom Marku, daj mi piwerko, to może się uspokoję. A in piwerko, to się uspokoję, no tak. No, może. Szymon, Siemka, byłem ciekawy, kiedy live, ile mi ominęło. Dopiero zaczęliśmy, ale od 16 jest. Tak jest. Kupson, aha, tutaj Bira. Patryk, tego się celując kałacha potrzeba przechylić głowę. I tak ogólnie z bronią długą. I się tak zastanawiam, jak ten bohater celuje. No, to jest dobre pytanie, wiesz. Znaczy, trzeba pamiętać, że w grze dużo rzeczy jest zwyczajnie umownych. No, nie można tego oceniać pod kątem życia, prawdziwego życia, bo nie, no, nie byłoby możliwości, żeby pewne rozwiązania istniały. No, dokładnie. Bielu, Alfa 17.2 to jest eksperymentalne, bo patrzę w becie i nic nie ma. 17.2 chyba już nie jest eksperymentalna, z tego co się orientuję. Mhm. Albo po prostu według tej numeracji, tak? Wybrać tą najwyższą. Jarosław, witam wszystkich. Cześć Jarosław. Cześć Jarosławie. Piotrka, a nie to narratorka z anima chcian. Dzięki, w sensie czubówna. Jacyś, co tam kotel robi? Gra w drugim pokoju? Nie wiem. Nie, kotel poszła spać. Tu leży na drugim komputerze i śpi. Szymon, a pozdrowisz mnie na lewie, jak tak to serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Szymona Giemi. Pozdrawiamy Szymona. Szymon Giemi, pozdrawiamy. Seba. Dźwięk z mojej wiatrówki jest bardziej podobny do dźwięku AK-47 z 7 Days'a. Mhm. Tak, to jest zupełnie normalne, wiesz. Gandalf, dziękuję ci Gandalf, profesor Atomus. Witam wszystkich, cześć profesor. Cześć profesorze. Srebrzysta Wilczyca, witaj. O, cześć, cześć. Hej miśki, chodźcie z płynieniem, ale robiłam obiad i dzisiaj serwuję azjatycki makaron ze szpinakiem i krewetkami. O, ho, ho. Na bogato. Xpolx, mam pytanie, jak gram z kumplem w 7 Days, to mam problem z tym, że mamy mało zombie. Raz w mieście zespanowało się na 13 zombie. Musisz w ustawieniach save'a zwiększyć liczbę zombiaków przypadających na każdego gracza. Zdaje się, że da się coś takiego zrobić. Jacyś, jakie muzyki słuchacie? Tak naprawdę wszystkiego po trochu, o ile nie jest to coś jakieś, nie wiem, straszne disco polo czy coś w tym stylu. Chociaż ja ostatnio bardzo lubię New Retro Wave. O, ja też. Uwielbiam po prostu. Ale to nie, tak, ale to jest jeden z wielu gatunków muzycznych, który mi się podoba. I jest tak naprawdę bardzo dużo różnych gatunków, które mi wchodzą i nie ma jednej konkretnego typu muzyki. Shadow, witam was. Cześć Shadow. Cześć Shadow. Driner, te zombie jest już dla was za łatwe. Spróbujcie zrobić więcej drużyn, obozów, miast, coś jak The Walking Dead. I rywalizujcie o wszystko, zabijacie
nawzajem i tak dalej, będzie to dużo ciekawsze. Tak, tylko że to ma sens, jeśli byśmy grali w multi tak po prostu bez live'a, wiecie. Live'y są przede wszystkim po to, żeby się trochę pobawić, pogadać. I dlatego też nie ma czatu głosowego na przykład na tym. I jakbyśmy mieli możliwość olać czat YouTube'owy, nie gadać z wami, i mógłbym skupić się na rozmowach z grającymi ze mną, to wtedy rzeczywiście takie zabawy miałyby sens. Ja, Patryk, Marek, spodziewałeś te książki, co ci wczoraj polecałem, czy nie miałeś to czat? Tak, zapisałem je sobie, jak będę szukać czegoś nowego do czytania, to będę tam przebierać w nich, że tak powiem, do... Dominik, nie mogę sobie żadnego stać, bo mi się tylko już nie mogę spotkać. Alan Kazan, to jest Nightmare Metal najlepszy. Ja najbardziej lubię heavy metal, Iron Maiden i podobne rzeczy. Chcę przedstawić, czy co Janka Szos. Taka dronia, serdecznie pozdrawiam, mówiłam grę i ciebie, Marek. A, dziękujemy. Ja coś idę zapalić z was, okej. Okay. A wy palicie? Nie, my nie palimy. Znaczy Marek tam kiedyś trochę popalał. Ja trochę popalałem i jak jest na przykład jakaś impreza, to trochę alkoholu, to tam mi się zdarzy, że coś tam zapalę, ale też nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem. Okej, jestem osobą niepalącą. Seba, Marek, ty się przeprowadziłeś ze wsi do Warszawy, czy mieszkałeś od początku? No w pewnym sensie tak, ponieważ... przeprowadziłem się do Warszawy z Raszyna, a Raszyn to jest największa wieś w Polsce, więc tak. Dark Weaver, drodzy członkowie zacnej elity, Marka łapki w górę. Chcę przedstawić czyca Admira. AR, cześć AR. Cześć AR. Pozdrowicie chyba mnie, pyta Gandalf. Pozdrawiamy Gandalfa. Pozdrawiamy Gandalfa. A czy słyszeliście, że nawet Tetris 99 Battle Royale o coś tak takiego? Słyszałem i się śmiał teraz Head chyba na gry TV z tego. Seba Hard Bass z Rosji. Pablos, siemka, pozdrow z pracy. Cześć Pablos. Cześć Pablos. Jacyś... Pablos dzisiaj no chyba 6 rano do pracy szedł. Jointiki palicie? Może zdarzyło się przy jakiejś imprezie, jak ktoś miał. Ale ja nie jestem fanem, ja po tym idę spać po prostu. Mnie to tak zamula, że ja jestem śpiący i na mnie w ogóle to nie działa, jak na innych ludzi. Dominik, sprawdzam obecność starych widzów, czy ktoś jest cegły. Nightmare, polecam Metallica, Powerwolfa i Apokaliptikę. No, Dobrze, to Wilczyca. Marku, też kocham Iron Maiden. Coś czułam, że jest z ciebie metalowa bratnia dusza. Unepic może ci się spodobać. Unepic? Taka gra. Side-scrollowy z boku jest, ale taki humor mocno obśmiewający jest w tej grze. Motywy RPGowe i inne różne takie. Ciekawie się zapowiada. Nie mierz do Srebrzystej Wilczycy. Patryk, najgorszym przeciwnikiem z tych Zedów jest ten cholerny metalowiec, ten wielki. Zawsze jak go widzę, to z automatu puszczam w niego serię, bo masz... Chodzi o ZZ Top? Tak, o ZZ Topa chodzi. Okay. Tomasz, witam obywateli, pozdrawiam. Cześć Tomasz. Cześć. Driner, Marku, zrób może ankietę na temat tego, czy widzowie byliby zainteresowani takimi odcinkami z takiej rywalizacji. Pewnie byliby zainteresowani, tylko ja musiałbym znaleźć zainteresowanych do gry wspólnej, którzy by mogli siedzieć ze mną po nocach. Battle Planet. Witaj Marku, cześć Battle Planet. Cześć Battle Planet. Tam Sterka, cześć. Damian, pytanie odnośnie Astronirsa, gdzie znaleźć Wolfram? W czym? W Astronirsach? Tak. Na Księżycu. Na Księżycu planety Ziemia podobnej. Bielu, co sądzicie o Apex Legends? No ja nie grałam. Ja też nie grałem. Słyszałam, że jest niezła. Nie widziałem ani jednej sekundy gameplayu z tej gry. Mało tego, nawet screenshotów nie widziałem z tej gry, także nie będę się wypowiadać. Profesor Atomos, najpierw przez ciebie kupiłem Seven Days, a teraz Space Engineers, no i został jeszcze Astronir. No, bardzo mi przykro, ale nie jest mi przykro. Brudny Szczur, Head jest najlepszy z TV gry. Znaczy, cała ta ekipa jest bardzo sympatyczna, ale rzeczywiście Head jest bardzo fajny. Tak, każdy z nich jest kopnięty w głowę na swój sposób, że tak to ujmę. Rain, witam, cześć Rain. Black cześć Form, Rain. Blackform, elo, Mark, pozdrawiam, cześć. Seba, Marek. Cześć. Marek, dziwny jesteś. A czemu dziwny jest Marek? Ojejku, tak skąd ta surowa ocena? Właśnie, Ziemulu, Marku, do mojego nowego komba zamówiłem Intel i9. O, rzesz! 900 900K. Do profesjonalnych zastosowań. No, 3,6 GHz, 16... Dobry wybór?
Chyba tak. To, że zależy, co chcesz robić na tym komputerze, nie? Sławomir, witam. 60 łapa moja. O, super. Panto, Marku, czy to jest ten sam save, co na filmach? Nie, to jest osobny save robiony wyłącznie na live, żeby się nie mieszało, że tak to ujmę. Paweł, byłeś na napromieniowanym biomie, bo jest. Jeszcze nie, nie miałem tej przyjemności. A Marku, mam tyle, o ile problem z artem, że człowieka umiem rysować, a staram się jak... No, to jest norma, wiesz, to jest kwestia ćwiczeń, nie? Trzeba poćwiczyć, ćwiczyć. Bardzo ci polecam, można się fajnie nauczyć rysować postacie, jak będziesz przerysowywać komiksy. Tak. Kup sobie Spidermana, Batmana, Supermana, wszystko jedno. I zacznij kopiować po prostu ilustracje. To jest bardzo dobra metoda. Patryk, Marek, sprawdziłem i pomyślałem, że największa wieś w Polsce to jest Zawoja. O, to coś się zmieniło od czasu, gdy się wyprowadzałem z Raszyna. Piotrka, jak myślisz, Marku, Disowski coś nagra, ale z Wendejsa? Pewnie chodzi o Wendejsa właśnie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Przypuszczam, że wątpię, bo dla niego to już chyba jest przeszłość, ten Wendejs. Ja na przykład tak osobiście trochę wolę Rocka jak Green... A, Rock w sensie Green Day, Linkin Park, Three Days Grace, Red Hot Chili Peppers, Five Finger, Death Punch i jeszcze kilka innych twórców. No, rozumiem, rozumiem. Jak najbardziej masz prawo do, że tak powiem, swojego gustu i dobrze, bo ważne, żeby wszyscy się, każdy się czymś innym trochę interesował. Zespoł, który wymieniłeś, bardzo lubię Linkin Park. Dobra, The Prime Thanatos nadaje online kawałki Retro Wave. Tak, jeszcze jest 80s Guy bodajże. Mhm. I jeszcze jest taki w ogóle kanał New Retro Wave. Ano jest. Bardzo fajne, bardzo planet. Marek, mówicie mi Bartosz, okej, okay, że zapamiętam. Jeśli zapamiętamy, bo dużo osób się właśnie... Wczoraj jeden z widzów w czasie live'a za Stronir miał pseudonim, który w żaden sposób imienia nie przypominał i prosił, żebym do niego zwracał się po imieniu. Ale kto to zapamięta takie rzeczy? No, to jest ten kłopot. Nimie, mam do was pytanie, czy wy męczycie tego biednego kota, że zawsze śpi? Ona się uspokaja, jak my się też przestajemy, że tak powiem, ruszać w tej wewte. I ją bardzo pobudza ruch, jak to u kota, bo to drapieżnik. Jak coś robimy, szaleścimy, nie wiem, coś przekładamy, poruszamy się, to ona też się pobudza. Jak usiądziemy, to ona się też uspokaja. Kiedy nocny live o północy był na Szczepowie, w następny piątek. Wiesz, dotychczasowe live wczorajszy i ten z zeszłego tygodnia, one były wieczorem, a nie o północy, dlatego że udało mi się zamienić z kimś tam i mogłem przyjść wcześniej do pracy. Ale nie zawsze będzie to możliwe i jak to już nie będzie możliwe, no to znowu będą live'y o północy, a nie o 21.30 na przykład. Patryk, Apex to nędzna kopia Destiny. Pewnie tak. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie grałem ani w jedno, ani w drugie. Mateusz, siema Marek, Janie, co tam u was? No pomalkę jakoś lecę. No pomalkę, dokładnie. Climax. Marek, zrób serię Seven Daysa na maksimum 3-4 osoby, tak? O to chodzi. MP? Maksimum multiplayer. Okej. Okay. Seba, chodziło o to, że powiedziałeś, że po skrętach cię muli. No. Może chodzi o to, że jesteś dziwny, bo cię muli. No, kiedyś miałem koleżankę, na którą na przykład w ogóle nie działały. Ona mogła wypalić dowolne ilości i zero jakichkolwiek reakcji u niej było. Mhm. I ona się skarżyła, że koledzy nie chcieli już jej dawać, bo nie było sensu, wiesz, na zasadzie nie będziemy na ciebie marnować. Rejn, jak dołączyć do tej zasnej zabawy? W opisie znajdziesz. Opis, pierwsze zdanie opisu live'a powinno być, czy drugie. Ziomul, no chcę grać z tobą na tym kompie w 7... Cześć, Jack. Puzar. Cześć, kiedy odcinek z Seven Daysa? We wtorek prawdopodobnie, bo chciałbym Volcanoid zrobić i zrobimy sobie na pojutrze. Beznik, witam. Cześć, Beznik. Cześć, Beznik. Mateusz, szybkie jak gepard. Marek, jak tam kot? No, aktualnie śpi. Nie. Dominik, ja to nawet prosto pod pieczątką rozpać nie umiem. Ale wiesz, im więcej ćwiczysz... Aha, bo nie wiem, czy to Dominik, czy... To chyba Dominik pisał o rysowaniu wcześniej.
że im więcej się wykonuje takich rysunków, tym nabiera się większej wprawy. No tak to działa. Nikt się nie rodzi z natychmiastowym talentem do rysowania, nie? To jest coś, co trzeba wyćwiczyć. Tak. Jedni mają talent, oczywiście, i szybciej się uczą, inni mają tego talentu mniej, wolniej się uczą, ale każdy może się nauczyć rysować. To masz, Marko, a jak tam twój stary save na to będzie z inną bazą? Tak, ja mam wszystkie stare save'y. Trzymam je cały czas. I można do nich zawsze wrócić. Powiesz, GeoTV, ostatnio miałem taki bug, że zombie mnie nie widziały i nie reagowały nawet po zaatakowaniu ich. Mam fabrykę zbrojeniową z samą pałką. To jest bug, ale też jest taka funkcja w grze, wiesz? Jak wciśniesz DM, to pod escape'em zdaje się, że jest nawet ta funkcja, zobaczcie. No collision, invisible. Jak ja to sobie włączę, to wtedy zombiaki nie będą mnie widzieć. Ja coś, już jestem w Szwecji, pogoda paskudna, wieje, uj, zimno, o kurwa. Aj, niedobrze. Bez XD, okej. Tomasz, no ludzie, zrobiłem sobie herbatę, kładę się pod kocykiem, patrzę i nie dowierzam, Marek lajmuje. No, tak jak no zapowiedź była nawet wrzucona. Tak. Typowy gracz, jutro dzień kota, prawda? Tak? O który? Znaczy, z tego co wiem, to codziennie jest dzień kota, ale... Tak. Ale to jest inna kwestia. Everyday, Scatterday. Scatterday. Gipiotka Marku, czy na odcinku tworzy się, jak działa wyrzutnia rakiet w Seven Daysie? Wciskasz przycisk, leci światełko, a potem robi się duże boom i rozwala pół ziemi. Nie używam tej broni, bo jest beznadziejna moim zdaniem. Strasznie łatwo jest zniszczyć nią swoją własną bazę. Kuzar, zgadnij, jak mam na imię. Choracy. Nie wiem. Rutinos, The Rutinos Corvin. Witajcie, fajny mi. Cześć. Tam to Marku od... Marku remontuje jakiś dom czy coś. Tak, jest w planach takie coś, że będę robić dom i brać jakiś dom zniszczony i będę go remontować. Hero for fun, Romaszko, jak tam, co mi umiało, pozdrawiam tę żonę. Nic... To znaczy, no co? Tylko widziałem sobie dwie, tak? No, zaczęliśmy. Cory Senpai, nie udało mi się zaktualizować. To dziwne. W tej sensie. No, wybierz latest experimental i wtedy się zainstaluje ta sama wersja, którą ja tutaj mam. Mateusz, Marek, to jest tego jednika nowa, co masz, jak się zadowolenia... No więc na razie jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o klawiaturę, ona ma jedną wadę. Nie czuć do końca, że wciskasz jakiś przycisk. Nieraz jest tak, że mam położoną rękę na klawiaturze i nagle bohater mi idzie w bok, bo nie poczułem, że wcisnąłem przycisk. No i jest głośna, musiałem kupić to wyciszenie. Jak wejdziesz na zakładkę społeczności, to wczoraj wrzuciłem zdjęcie pokazujące te takie gumowe gumki, takie wyciszające klawiaturę mechaniczną. Jak przyjdzie, to zrobię odcinek z ich instalacji. Tak, żeby się klawisze są bardzo czułe, bo ja też gram na tym kompie z użyciem tej klawiatury i myszki. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Mi się podoba, że one są tak delikatne, potem nie trzeba masakrować tych klawiszy, żeby zrobić to, co się chce zrobić. A myszka też bardzo fajnie, tak stabilnie działa podczas ruchu. Bardzo mi się to podoba. No, myszka jest super w ogóle. Tak. Ciężka, ja bardzo lubię ciężkie myszki. Jest duża, to czucie, tak. Ale fajnie spoczywa, przyjemnie, tak wygodnie spoczywa cała dłoń na myszce i mi się osobiście bardzo podoba. Tak. Od razu jak tylko ta recenzja wyszła, to parę osób znalazło identyczne myszki. To wygląda trochę tak, jakby, wiesz, to był klon jakiegoś popularnego modelu. Ale nie szkodzi, no wiesz, jak jest dobry produkt, to nawet jak jest podróbką, to jest dobrym produktem nadal. Dokładnie. Najistotniejsza jest jakość produktu. Tak. To się liczy. Jacyś długo jesteście razem, jak się poznacie? No już jesteśmy 5 lat? Prawie 10 mi się wydaje. To dopiero na jesień będzie. O-o. Poleciało, co? Kiedyś lata temu pracowaliśmy w tej samej galerii handlowej. Tylko Marek pracował w innym sklepie, ja w innym i jakoś tak. Jakoś tak poszło. Patryk, mam kontrakt, który jest świetnym rysownikiem od urodzenia. No. Umiejętności się nabywa z czasem, ale rozumiem, że pewnie już w bardzo młodym wieku już przejawiał talent. Mhm. I ładnie jak na swój wiek rysował.
Brudny Szczury, a tak w ogóle dzięki tobie spodobała mi się gra Astrini. A, bardzo mnie to cieszy. Damian potrzebuje Wolfram, żeby dostać się do kosmos, więc jak bez niego tam się dostać? Nie potrzebujesz Wolframu, żeby dostać się w kosmos. Ta najmniejsza rakieta jest robiona bez Wolframu. Ejo pyta, jak się włącza konsolę w 70. F1. Dominik Piłkiew powinien dać przyspieszenie raz 3, bo prawie wszystkie odcinki serii jest na przyspieszenie 2 za tydzień i tak się przyzwyczaiłem do tego za wolnego. O, robi się poważnie. Nie, no to tylko jedyne właśnie dokładnie można w pokoju pooglądać. Patryk, byłem tu kilka godziny temu i włączyłem sobie przypomnienie o lepiej, to nie zadziałało. No, niestety... No tak. Z jakiegoś powodu nie jestem zaskoczony. Rutyna Skowin. Uwielbiam sytuacji, kiedy dostaję powiadomienie o live, na powiadomieniu jest blok wypalący w tył, w miejscu publicznym szczególnie, okej. Okay. Giepioczka, aha, dzięki Marku. Huzek, nie koracę, Marek mam na imię, ty mówisz, a ja piszę. A Marek mam na imię. A. Ty mówisz, a ja piszę. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay. Dobre, podoba mi się. No. Brudny Szczur, mam pytanie na temat Seven Days, da się strzelać przez dziurę w drzwiach? Chyba nie. Przez dziurę w drzwiach chyba, mówisz. Chyba, się zmieniło. Nie da się. Nadal tego nie zrobili i to mnie strasznie irytuje. Polish GA, wiesz dlaczego usunęli te TNT, które się stawiało na ziemi? Wysadziłem tym całe budyneczki. No, to było praktyczne, a teraz niestety to skasowali. I bardzo mnie to irytuje. Nie mieli dobrego szczura. Tomasz, co do odcinku 70, to mam pytanie, Marku. Widzę, że używasz dużo pistoletu, bo tania amunicja. A co z SMG, czy raczej pistoletem maszynowym? Pistolet maszynowy jest zupełnie do bani, bo marnuje masę pocisków, a jego skuteczność jest bardzo niewielka i bardzo słabo, bardzo ciężko jest nim dobrze trafić, a jak już dobrze trafisz, to obrażenia zadaje dużo mniejsze niż pistolet. Alan Kazan, a jaki masz ulubiony kolor lub dwa ulubione? Bardzo lubię niebieski. Ja też. Odcienie niebieskiego lubię. Marko, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Cześć Marko. Cześć, cześć. Typowy gracz, a ja na dniu 14 mi się skapnąłem, że dziś horda. Mamy 5 razy, oj. Norma, zupełna norma, ja też tak mam. Seba, kiedy w USA jest 5 cm, Trump mówi, kurde, zamykamy szkołę, jest Syberia, 50 cm śniegu, dzieci, idziemy się bawić. Mi się podobało, wiesz, jak ten, były teraz tu super mrozy w Chicago i Trump pisze, wiesz, na Twitterze, że gdzie to globalne ocieplenie, haha, a ktoś mu odpisał, że dziś zjadłem śniadanie, gdzie ten głód w Afryce? Tak. Dokładnie. DJ Carter, siemaneczka, Ani i Marku, melduje się jak to sobota. Cześć, DJ Carter. Cześć, cześć, Walga, DJ. Cześć, Walga. Cześć, Walga. I Marku i Ani nie znalazły poczeka na lisa. Marek znowu maltretuje zedy. Nie wstydź ci. Nie, bo mam dużo widzów dzięki temu. Ha! Damian, do silnika potrzeba Wolfram. Dziwne. Nie potrzeba do silnika Wolfram. Zrób ten silnik, który nie potrzebuje Wolframu, tylko amony i... I aluminium. Ten na paliwo stałe. Severus Snape, witaj Marku, pozdrawiam tą dziewczynę odnośnie twoich poczynek w Severusie, do wyboru to oglądać. Mam pytanie tylko, czy znalazłbyś kiedyś czas, aby objąć moją skromną bazę z góry dzięki? Podeślij na maila marek@gmail.com, jak będę miał wolną chwilę, na przykład zrzuty ekranu, nie? To jak będę miał wolną chwilę, to zerknę i odpiszę. Spuza, ścisz trochę grę, bo nie słychać jak pani czyta, że niby mnie nie słychać z gry. Może jak się dużo dzieje, to może rzeczywiście... Dobra, bo my tu się szczelamy. Jacyś, nie macie w planach jakiegoś... Jacyś, znajdziesz te informacje w opisie dotyczące nas. Także tam jest wszystko, co chcesz wiedzieć. Kamil, Marko, co myślisz o nowym Far Cry New Dawn? Według mnie to fajna giera, a raczej takie DLC do piątki. No właśnie, podobno ta gra taki ma charakter. To bardziej takie rozwinięcie poprzedniej gry niż pełnoprawny tytuł. Słyszałam, że jest taki raczej średni. No jak to nie już tam się interesowałeś? Ja się w ogóle nie interesuję Far Cry'ami. Przeszedłem jedynkę 3 razy, a potem jak dwójkę zrobiła już inna firma, to stwierdziłem, że to nie jest dobra gra. I więcej już do Far Cry'ów nie wracałem. Damian, polecam wirówkę ziemną Astronier. A, no przecież nadużywamy jej po całości. Łukasz, Marczak, elo, cześć Łukasz. Cześć Łukasz. A Marko, co ty byś powiedział, jakby
Nazana była kolejną cieczą. Albo tak jak tam można było wylać go i pochwalić, byłoby bardzo praktyczne. No, zgadzam się, jak najbardziej. Bardzo, zdecydowanie bardzo praktyczne. Mateusz, widziałem, że grasz w Vulcanoids i będzie multiplayer i opowiedz coś o tej Vulcanoids. No, że to fajna gra. Nie wiem, co mam opowiedzieć, bo jak słyszałeś już o tej grze... Najpierw prosi, żebyś dodał go do party. Już wysyłam zaproszenia do party. Dominik, rodzice pojechali do mojej siostrzenicy na roczek, a ja w domu siedzę i zimno jest, więc czuję się pod koderką. Cori, nie złośćcie się na mnie, ale nie mogę tego znaleźć. Cori, stępaj, ale czego nie możesz znaleźć? Może tej informacji z pytaniem o te gry, co bo tam chyba pytał o gry, czy nie? No wystarczy przewinąć do samego dołu, no tam wszystko jest, jeśli chodzi o to. Kenzan, mam nadzieję, że to wszystko. Zup Life z Mist Survival. Myślałem o tym, ale ta gra jest strasznie nudna i na live'ie moim zdaniem ona się nie sprawdzi. Damian, dzięki za pomoc, Marku. No nie ma problemu. Valgraf Maria zagra w Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Marek Stalling as Venom. Phantom Pain jakoś mnie nie kręci. Wiesz, ja przeszedłem czwórkę, bardzo mi się czwórka spodobała, więc przeleciałem potem jedynkę, dwójkę, trójkę i zmęczyłem te wszystkie gry i stwierdziłem, dobra, to już wystarczy skradanek na najbliższych kilka lat. I od tamtej pory skradanek już nie dotykam. Seba, był sobie niegdyś w szkole piękne dzieci, zwał się Marek i chyba całkiem wieczór ranek, okej? Nimir, a tam dalekie płacze, Far Cry, jakieś Apexy, Only Wiedźmin 3, no rozumiem dlaczego Only Wiedźmin 3. KND, Marek jesteś seksowny. A, dziękuję. Valgard, Marek, Stalling as Venom, Snake, aka Big Boss. Dominik, nie było innej opcji, musiałem zostać w domu, przecież live nie zdarza się codziennie. Powy gracz, Marek ratuje ludzi od Zedów, które chcą wprowadzić drożyznę. Drożyznę. Wiluseta, witam, nowy jestem, więc na początek witam i jak tam Marku zdrówko? A bardzo dobrze, dziękuję. Witamy. Witamy. Wiluseta. Dobra. Rzeczywiście, jeśli taki spokojniejszy. Serdeczna wielczyca, Marku, zagraj w level Tetris. Taki tam troll. A podobno teraz wychodzi jakiś Tetris Battle Royale w ogóle. Że się ludzie tam będą w multi mogli ćwiczyć. Mateusz, słyszałem, że będzie Wiedźmin 4. Na necie pisało, tak, rzeczywiście są jakieś pogłoski. Chyba nawet CD Projekt potwierdziło to, tylko że już Geralt nie będzie głównym bohaterem. To raczej fabuła będzie osadzona w świecie tym chińskim. Już właśnie z innymi bohaterami. No to zobaczymy jak to jest. Nie spóźnia się na stream, ale nadal jesteśmy do 18, także spokojnie. Tak jest. Nimir, do Dominika tutaj. Ile masz lat, Marku, czy taka kandydat? 35. Damian, co wziąć w kosmos? Wszystko, co ci będzie potrzebne tak naprawdę. Wiesz? Każdy typ materiału, jaki jesteś w stanie wyobrazić, to zrób, bo to się może wszystko przydać. Okej, Race. Jak masz rozdane skill pointy? Trudno byłoby mi teraz coś pokazać. Wiesz, ja biorę te skille, które mi są w danej chwili potrzebne. Jak awansuje mi postać na poziom wyżej, to nie wydaje od razu punktów, tylko dopiero jak okaże się, że coś mi jest potrzebne konkretnie. Dzień dobry, cześć królu. Cześć królu. Kiełbaszyn, kiedy wulkan? Vulcanoid może. W poniedziałek. Vorgern, elo, cześć Vorgern. Cześć Vorgern. Dominik, Marku, gdy będziesz grał w specy, to możesz spodziewać się moich szalonych pomysłów. Jak zwykle. Warga w Marek, live ze Space'ów, prawda? Live ze Space'ów, powiadasz? No może za tydzień zrobimy, zobaczymy. Typowy gracz, hashtag połamany rękę, ale co typowy graczu złamałeś rękę? Aj, to niedobrze. Tak. Poliszga, czytaj, Poliszga. Jak chodzi o twoją bazę i odcinek z wirującym ostrzem, to dobrym pomysłem mogłoby być, gdyby
XP z zombie było w formie czegoś do zebrania z podłogi. Kolejna praktyczna myśl. No, albo żeby po prostu wpadało za to, że zginął zombiak przez twoją pułapkę, nie? Tak jak w Battlefieldzie to jest pięknie naliczone. Ten mechanizm naliczania śmierci w Battlefieldzie jest moim zdaniem rewelacyjny. Że wiesz, potrafisz dostać punkty doświadczenia za jakiś ciąg wydarzeń, który ty zapoczątkowałaś. Mhm. I ta gra potrafi to wszystko prześledzić. Severus Snipe, większość jak zrobić screeny, Severus aplikamy, twój screen, ale nic się nie dzieje. F12. Wszystkie gry na Steama mają pod F12 przycisk do robienia screenshotów. Zobaczmy, poza tym Elo ani Marek, wszystko. Mateusz, Marek, jakie masz auto? Zgaduję, że masz BMW. Nie, nie mam samochodu. Miałem Toyota Yaris, ale oddałem ją mojej mamie, ponieważ w ogóle nią nie jeździłem. Moja mama nie jeździ tym samochodem już kilka lat. No tak. Bo mi samochód po prostu nie jest potrzebny. Pablo, gofry czy placki? Zależy na jaką porę. Placki można nawet zjeść na przykład zmieszanej formie obiadu. Gofry to raczej deser. Więc... Albo przekąska. Przekąska. To i to. Widziałem ostatnio filmik z takim uroczym huskim, który dostał gofra chciał. Tak, to było urocze. Huzar, jak tam projekt studnia? No bardzo dobrze, nie narzekam. Severus Snape, no aha, po prostu z tymi pinskinami. Kiełbaszyn wybiera gofry. Nimier, Matko Boska, ile tych zombiechów w tym budynku? KNDN, gdzie pracujesz? KNDN, jeżeli chcesz jakieś podstawowe informacje na temat Marka i ogólnie nas, to znajdziesz w opisie. Tak, w opisie jest informacja. Tak często ludzie o to pytają, że musieliśmy tak. Faku zrobić. Dokładnie. Artur, cześć Marku, cześć Ani. Cześć Artur. Cześć Arturze. To tutaj szaro robi. Worderm, teraz w Serendesie da się znaleźć minerały pod ziemią, to znaczy wykopujesz dziurę w randomowym miejscu. Tak, wiem o tym. Ale czy tak jest? Nie, tak nie jest. Musisz poszukać na powierzchni ziemi kawałków żwiru, takiej szare łaty. I tam jest, i pod nimi będą zasoby. W losowych miejscach oczywiście. Ad Amos, jeżeli chcesz wiedzieć kim ja jestem, to wejdź po prostu w opis. Tam znajdziesz informacje na temat nas. Dominik, ja zajadam sobie placek, mianowicie Snickersa. Lodzio miodzie polecam. Okay. Oho. Nimir, toż to oszczerstwo, żeby wybierać między jedzeniem a jedzeniem. Oliśga, wytłumaczysz, co dokładnie dzieje się, gdy postać w Serendesie, gdy nasza postać uzależni się od sterydów lub gdy jest pijana? To wtedy dostajesz z mniejszą liczbę punktów. Taka pomarańczowa główka się pojawia tutaj. I jest informacja, co jest nie tak. W sensie, że jaki jest rodzaj obrażeń, czy tam innych rzeczy, które się... dzieją. Srebrzysta Wilczyca, ja dopiero niedawno, wiem, jestem cepem, odkryłam magię w 12 w grach. I teraz wspomnę moim najbliższym przyjaciołom i chłopakowi milionami zdjęć oswojonych dinusiów. Mają świętą cierpliwość do mnie. To my mamy koleżankę, która wszystkich spamuje zdjęciami kota. Urocze to jest przynajmniej. A kto? Która? Ola. Tak? Tak. Bananek, cześć wam. Można jakoś zwiększyć FPS w Serendesie? Tak, kupić lepszy komputer, mówiąc złośliwie. A mniej złośliwie to no, ustawić wszystko na minimum i tyle. Jak masz na minimum i mimo wszystko jest mało FPS-ów, to już niewiele więcej da się zrobić tak naprawdę. Tylko wygrać. Co mówi strateg przykładając ucho do zegarka? Taktyka. Krzysztof, zaraz wyślę do Nate'a. O, dziękujemy. Kiełbasze, Marek, dodasz mnie na Steamie? Nie mam za bardzo już miejsc na nowych znajomych, wiesz? Dominik, Marek, Marku, jest możliwość za kilka lat zagrać z tobą w Serendesie w Space'y. No, ładuj się, mamy wolne miejsce na serwerze. Za kilka lat. Za kilka lat, to nie wiem, zależy, czy jeszcze ktoś w ogóle będzie grać w te gry. No właśnie, Poliszka, dlaczego nie zjadasz witaminek? Przydaje się dodatkowa stamina. Ktoś dzwoni do mnie, dziwne. Jak kupcą Marku, a co, wiesz co, może zasłon już okno i włącz światło, bo jest naprawdę już bardzo ciemno i... Światło. Dobra. Pilotem trzeba. Mamy żarówki ze zmieniającymi się kolorkami i one trzeba pilotami włączać. Za nami też włącz. Kupcon, Marku, co myślisz o tym, że co drugi lewy, co do najtaków ludzie mogliby wysyłać kawałki z YouTube'a za 1 zł, z 1 sekunda klipu mogłoby dodać trochę śmiechu.
Nie bardzo rozumiem, jakby to miało działać. To, bo tak, trochę skąpy opis, że tak to ujmę. Nimi, aha, to są przez tej milczycy, KND, ile masz godzin w 7DS-ie? To chyba można zajrzeć na Steama. Około 2000 godzin jeszcze jest. Patryk, ja za to właśnie umiem walczyć po raz setkę z filmem ze sceny trwającej 10 sekund, okej? Okay. Nightmare, minimalne ustawienia i niższa rozdzielczość pomaga, a jeśli chodzi o FPS-u, no jest jakiś myk. Damian, dzisiaj była aktualizacja Astroneer. Aha, i co? Bo nie zauważyłem, a grałem trochę w Astroneer dzisiaj. Maruśka, dodasz do party Nick Maxi przez X. Tak, już wysłałem wszystkim zaproszenia, okay. Przyjmijcie zaproszenia do party. Dominik, bo wiesz, nie mam kompa... Do 18 jeszcze parę lat, to wiesz, no tak. No, to rozumiem. The Truth, gdzie jest Nuki? Nuki śpi na komputerze, tym tutaj zamarkiem. Tak jest. Worgen, te żarówki pewnie z Biedronki. Dlaczego z Biedronki? Nie, w Castoramie je kupiłem. Ale w Biedronce rzeczywiście też takie widzieliśmy. Poliszga, gdy Maro włącza światło, zjadły go Zedy. No... Adamus, nareszcie dach. Tak, Adamus, Marek, ja na przykład gram w 7 Days'a i mam bazę, w której przejście jest to zombiaki to widzą, czy mogę być spokojny? Tak, widzą. Zombiaki cię wykrywają pod ziemią i będą kopać w dół teraz w tej najnowszej wersji gry. Damian, poprawiła bugi, powinna też z ciągnikiem. Aha, ta aktualizacja do Astroneer. O, to dobrze, bo faktycznie nie zauważyłem, żeby wyszła aktualizacja, ale to, że nie zauważyłem, nie znaczy, że nie ma, nie? I faktycznie zauważyłem, że ciągnik już się nie baguje. Dytrzuk Mylko waży 8 kilogramów i źle kilogram dziennie, śpi cały dzień w łazience, co mam robić? No to cieszyć się masz, bo nasz kot waży 3 kilo, je bardzo niewiele i cały czas rozrabia, a nie śpi. No nie wiem, czy to można było powiedzieć, że niewiele. Dosyć tak konkretnie. A co, sądzisz, że dupcie już zaczęła rosnąć ostatnio? No właśnie nie, no tak. Chodzi o to, że masz siłę wyszaleć na pomieszkę. Takie budynki to masakra. Lud od cholera miejsca w placyku jak zawsze brak. No, zgadza się. Poliszka, Marek, ja ci serio przez przypadek zasubowałem, bo myślałam, że subuję nocnego Marka. Nie wiedziałem co nawet... Za... Nawet nie wiedziałem, że ktoś taki jest. Nocny Marek. Dobra. Nocny Marek, no nie widział nocnego Marka. W sumie jestem nocny Marek, bo chodzę spać o 5 rano zazwyczaj. No właśnie. Dobra. Dominik, mój sierpień jest piękny, mały i lekki. Mam nadzieję, że przy okazji też sympatyczny, że nie jest taką wredną mędą jak ta nasza na sierciu. Rytmio, skoro Marek nie wiem, w przypadku nie widział na zarządzie, wygląda... Co to wygląda, jakby cię olewał? Nie. No nie sądzę. Cały czas mnie tutaj ostro atakują. Chyba wygrać mój kot, przestraszył się mojego psa, skoczył na 2 metry i ze speedem uderzył w drzwi, oj. Au! Bolesna sprawa. Patryk, nocny Marek to określenie osoby żyjące po nocach i to by się zgadzało, bo Marek właśnie funkcjonuje po nocach, aż do samego rana. Dokładnie, wstaje o 12 zwykle. Tak. Bananek, polecasz grę Frostpunk? Tak, to jest bardzo fajna gra. Ja osobiście nie miałem za bardzo cierpliwości do siedzenia przy niej, ale jest to gra zdecydowanie godna pogrania, bo naprawdę świetny tytuł, dobrze wykonany i z fajnym klimatem. Awans Mareczku dodasz na Steamie nazwa, ale to razem z tym w nawiasie, bo to jest SAV przez V, krzyk, tylko że zamiast Y jest trójka i jedynka na końcu, czyli taki krzek, coś takiego. Dodasz na Steam. No nie mam za bardzo już jak, bo znajomi już mi się nie mieszczą na Steamie. Worgen, na jakim poziomie trudności grasz? Gramy chyba na niższym poziomie, nie pamiętam jakie były ustawienia na serwerze. W każdym razie troszkę obniżyłem i zwiększyłem liczbę lutu, żeby łatwiej było grać na multi, bo kiedy bardziej się skupiam na czacie i na rozmowach z wami niż na tym, co się dzieje w samej grze. Chcę przeczytać liczyć teraz, z czego składa się Marek? Komputera, gry, kanały, Anicki, czytającej komentarze, przeszkadzające... koty i Marka Właściwego. Marka Właściwego. Kuzar, kolega ma kota, który waży chyba 13 kg, ogólnie są ogromne, nie wiem jaka to rasa, ale
jak stanie na łapach, to sięga mi prawie do bioder. Może ty byś jaka teraz, może to jest Maykun? To może być Maykun, brzmi jak Maykun, taki opis. One mają długie włosy, to jest bardzo charakterystyczne. No. Takie nawet pędzelki jak rysi, ma tutaj długie, przy pyszczku włosy. Maykuny są takie. Kupsony, w momencie wpisujesz link do filmu na YouTube oraz czas od ciebie i za na przykład każdą złotówkę masz sekundę klipu. I wtedy ten kawałek filmu się wyświetla na live. Ludzie mogliby ci wysłać na przykład śmieszne filmiki. Okej, to brzmi jak dobra metoda na wyciąganie pieniędzy od ludzi, zdecydowanie. A propos wyciągania pieniędzy, ludzie, sypnijcie coś do donate'ami, bo ja dzisiaj na godziny chciałbym zarobić. Ja tylko czekam, aż do 70 zostanie dodana AWM albo AWP też może. Nie, nic mi te skróty nie mówią. Nimir, a w ogóle Nuki ma jakieś takie typu jak śmieszny kotak na YouTubie. Aha, czy ma coś? Pokażcie dla Nuki zielonego ogórka. Nuki zielonego ogórka. Czasami ma takie odpały, ale to trudno przewidzieć, bo trzeba byłoby cały dzień ją śledzić z kamerą. Tak. Balanek Frostpunk został stworzony przez Polaków, wiedziało się o tym, tak? Tak, 11 Bit Studios. Tak, Polaków. Dominik, aż się uśmiałam, nie ma jakicia, jest ludzka, tylko czasami pierdzieca dostaje, nie wiem o co chodzi, czasami się bezpiecznie daje. A to jest normalne dla kogo. Najczęściej jest tak, jak jest bardzo pobudzona, ma dużo energii i wtedy takie dotykanie ją jest dla nich trochę nieprzyjemne. Tak. Bo jest wtedy nadwrażliwa i to może być to. Patryk, Wysokiej tutaj, Wysokiejczyca, do Patryka Huzar. To ten, co mówiłeś, ale jak zobaczyłem ten czas, to się go wystraszyłem. Nie wiem, Marko, czy można muzyczkę słuchać ciszej, bo ani to wtedy słabo słychać. To ten utwór akurat jest taki głośny, rzucę następny po prostu. Marko daje wskaźnik hajsu na kompa, na przykład. Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że u nas na tym, w tym live'ie mamy bardzo wiele źródeł hajsu, bo mamy, mamy Tip and Donation, mamy super chat na YouTubie, mamy PayPala i tam jeszcze coś jest, a tak naprawdę tylko Tip and Donation ma funkcję wyświetlania na ekranie, no i ewentualnie super chat. Bananek AWP to snajperka z CS-a, okej. A, dobra, okej. Okay. Ja od lat nie grałem w CS-a, więc dlatego nie skojarzyłem. Zobaczcie, wieczyca, fajne są koty Lykoi, wygląda jak małe wypłoszowate wilkołaki. O! A to jest nawet taka rasa, Lykoi. A to ja kojarzę je, ale one fajne są. I takie małe kotołaki. Tak, dlaczego ty próbowałeś kiedyś bawić się w Unity? Mam na myśli robienie własnych małych gier. Nie. W Unity nie, ogólnie tak, ale w ramach silników typu Morrowind na przykład, czy Oblivion, to tam troszeczkę się bawiłem, takie modowanie. Patryk Marek, AVP to snajpa, a AVM to też snajpa. Okej. Okay. To jakiś Marek. Marek, nigdy nie włączaj tej funkcji techniki, mogą ci zafundować bana na streamowanie jak zły. Rozumiem. Audigaz? Siema wszystkim, cześć Audigaz. Cześć Audigaz. Krzysztof, cześć Magojani, Marek, sprawdź maila. Myślałam, jak pomagasz mi w pracy, lubisz crafting czegoś, czego nie nudziło. A rzeczywiście widzę, że przyszedł mail od ciebie. Tak, Poliszga AVM i AWP to snajperki nieautomatyczne. Jeden kit w główkę i taki napromieniowańcy leży. Oczywiście nowy rodzaj amunicji, troszkę drożej robiony. Zobacz, Krzysiek przysłał zdjęcie, jak pracuje w swoim garażu czy gdzieś i ma włączony tablet z live'em. Damian Astonier to przegoniło w multiplayer GTA w dziale bestsellery. O, to ciekawe. Typowy gracz. Osebrzysta przesłała 10 zł. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, przyda się jak najbardziej. Typowy gracz, ja ubrałem plecy, jako wziąłem kotę i wszedłem na wagę. Ważyłem 110 kg. Ja wiem, w plecach 10. A reszta? Waży kot 28 kg? Naprawdę. Jakim cudem w ogóle? Ale to może ten Maykun ma na tym. O nie, ojejku, patrzcie, Daniel Wojciech przesłał 50 zł przez PayPala. Bardzo dziękujemy, Danielu. Dziękujemy. Zaraz zobaczę, czy jakąś dedykację nam przesłał. Son AWP, ale wielka puka. Nimir, a propos wilkołaków, to wilkołak to był człowiek pół pies wilk.
Jak nazywać pół człowieka, pół kota? Kotołak. No, kotołak, dokładnie. Ej, Daniel przesłał dedykację, pozdrowienia dla wszystkich, szybkiego kompa dla Marka. Bardzo dziękujemy, Danielu. Wiecie, ostatnio czytałem artykuł o tym, że Ryzeny trzeciej generacji mają być w połowie 2019, więc pomyślałem, że się wstrzymam z zakupem nowego komputera do tego czasu i będę miał więcej kasy, czasu na zebranie potrzebnej kasy swoją drogą. Dominik, jeżeli chcecie małe kotki, to piszecie mi nuki, po jakimś czasie odeszę wam ją, a po paru miesiącach pojawią się małe kotki. No obawiam się, że nie, bo nóg jest wysterylizowany. Jak tam, kochani Dzionek, mam nadzieję, przesłałem tutaj dedykację. Witam ponownie, jak da się tam, kochani dostać Dzionek. Ciebie moderator, mam nadzieję, że generator czyta tak właśnie. A, sorry, bo ja tego nie słyszę. Chociaż popilnował kropka mów, że jest generator. Muzykę 5 złotych. Bardzo, bardzo, Pawcio, jeśli chodzi o moderatora, to w tej chwili Ani jest moderatorem i ona sobie świetnie radzi, ale jak jeszcze więcej osób będzie do nas zaglądać, to jak najbardziej spośród stałych widzów będziemy wybierać moderatorów, bo jest to, będzie to po prostu potrzebne, bo Ani sobie nie będzie dawać rady. I Rafał Taranek przesłał 10 funtów brytyjskich. Bardzo dziękujemy, Rafale. Bardzo dziękujemy. Bo jak najbardziej się przyda. Zobaczę, czy Rafał przesłał jakąś dedykację, bo... Przez PayPala da się wysyłać dedykacje zawsze. Zdechlak Games. Zdechlak Games. Siema, czy Zdechlak. Good, good. Ja mam dwa birmańskie koty. Jasny gwint. To rzadka rasa jest. Mam jaką grę polecasz, bo mi się nudzi na feriach. Na Seven Days, bo nie grałem. I jeszcze No Man's Sky. O, No Man's Sky było fajne, ale trochę mnie zmęczyło. Rafał Tarandston napisał, masz tu, co by się dobrze pracowało. Bardzo dziękuję. Mam akurat na nadgodziny. Macie donację przez PaySafe Card? Tak, tak. Na tip and donation można przez PaySafe'a przelew zrobić. Rutino Skorbin, chyba, że chcesz nam zafundować filmiki typu BBW? To nie. Nie, nie kojarzę. Nie wiem, co to za skrót. Widzę, że chłopaki tutaj się napracowali. A czytałeś dedykację od Sebastian? Tak, tak. Clincho Games. Siema, może jakieś spacey dzisiaj po 7 Daysie? Dzisiaj raczej nie, wiesz, bo ten... Ja w sobotę potrzebuję trochę jednak odpocząć po całym tygodniu. Niedzielę też mam całą zajętą zazwyczaj. Więc po streamie po prostu idziemy za niej na zakupy, a po zakupach leżę na kanapie i oglądam Netflixa, bo po prostu nie mam mentalnie siły już na nic. Audigas, właśnie wymieniamy klapę bagażnika w Golfie 4, więc też jestem w garażu. Oho, to jest dobra metoda, ja też tak lubię sobie. Tak, ja też lubię tak zrobić, żeby wrzucam sobie live'a z czegoś albo jakiś długi odcinek na tubie. Severus Snape. No ale liczy się gest, a nie ilość, co nie da 3 zł. Bananek przesłał 3 zł z dedykacją, że liczy się gest, a nie ilość. Zgadza się jak najbardziej, wiecie. Mamy 17 tysięcy, prawie 18 tysięcy widzów na kanale. Wyobraźcie sobie, jak każdy by złotówkę wrzucił, czyli nic praktycznie z perspektywy darczyńcy, ale z perspektywy odbiorcy, jakie to już straszne pieniądze będą, nie? Severus Snape, no screen zrobione, będzie co do oglądania, ale jak mówię, skromna to baza. Huzar, ja jestem w kuchni i robię pierogi i oglądam was na laptopie. To fajnie. No, powodzenia z pierogami, bo to fajna sprawa, tak. Bardzo lubię pierogi. Piotr... Prześlij potem trochę, też pierogów. Piotr Cieplucha, pozdro Marku, cześć Piotr. Cześć Piotrze. Margaw, jak ktoś lubi Mikołaki, Kotołaki, przeczytajcie komiks Freda Perego Gold Digger. O, dobra. Brzmi ciekawie. The Truth, co sądzisz o Battlefield i wolisz gry trzecioosobowe czy jedną osobę? Single, tak? Osobiście jestem miłośnikiem raczej gier singlowych. Jeśli chodzi o perspektywę punktu widzenia, to zależy od gry i trzecia osoba i pierwsza osoba mi się podobają, ale nie mogę powiedzieć, żeby... Te nowe Battlefieldy dla mnie one są wszystkie takie same i od czasów Bad Company 2 niczym się nie zmieniły, także mam nadzieję, że autorzy to nad tym popracują troszeczkę. Dominik, osmoteczek, to wyślijcie mi i tak nuki chętnie przygarnę. Wierz mi, nie przygarnąłbyś się, byś złożył reklamację na tego kota. Worgen, ja mam dwie szynszyle i się nie chwalę. Okej. Okay. Szynszyle są fajne. Szynszyle są fajne. Patryk, miałem wczoraj śmieszną sytuację, byłem na spacerze z psem, wszedłem w alejkę ogródków działkowych i z dwóch stron bramy puściłem tam psa, musiałem wychodzić tam przez płot. Krzysztof Mrozkowiak, Krzysztof Mrozkowiak przesłał. To trzeba mieć kupioną nastę, a możliwość grania. Pomóż mi, czy jak kupiasz trener, to trzeba mieć kupioną na Steamie. Tak, musisz mieć grę ze Steama, albo na Microsoft Store, albo tam jeszcze chyba gdzieś Astroneer jest.
Jak będziesz miał kupioną tą grę w ten sposób, to jak najbardziej będziesz mógł grać. Proszę, czy Marku, czy według ciebie dobrym pomysłem byłoby dodanie zwierząt, na przykład pies by pomagał, by nam szukać wybranego lutu, albo orła, który by atakował te cholerne sępy? W Seven Daysie? Tak. Ojejku, nie wyobrażam sobie gorszego pomysłu w tej grze niż pies, albo coś w tym stylu. Albo jakiś NPC, który by za tobą chodził, wiesz? Ze względu na to, że sztuczna inteligencja w tej grze jest tak beznadziejna, że to byś się tylko wściekał z tego powodu. Musiałby rzeczywiście dobrze to dopracować, na przykład listę komend, na przykład do psa, że idź tu, stań tu, coś takiego. To musiał być dobrze dopracowane, żeby to miało sens. Nimier, ja tu też bym dostał jakieś pieniążki, ale no bardzo trudna sytuacja w domu, no i tego jasne, spoko. Alan Cezam, witam, 30 to jest, wiesz, dla każdego na zasadzie... Alan Cezam przesłał 30 zł, bardzo dziękuję, Alanie. Własnej decyzji, że tak powiem, to jest tylko i wyłącznie wasza dobra wola, nic innego. Typowy gracz, samolot po przelocie na Podlasie był cały w strzałach. A, to słyszałem o tym. Kurde. Klincza Games, kurde, Bolek chyba nigdy się nie doczekał Space'u z widzami w dziennych porach. No, nagranie z wczorajszego live'a możesz jak najbardziej sobie obejrzeć, polecam. Fajnie się wczoraj bawiliśmy i bardzo sobie chwalę. Także, wiesz, można zawsze obejrzeć na nagranie, a nie oglądać na żywo, nie? Michał, co mnie ominęło? No, cały czas leci Seven Days, cały czas tutaj Seven Days'a. Bartolomeusz, dzięki tobie, Marek, właśnie odkryłem anomalię w No Man's Sky. O, to jest fajna sprawa. Jak pierwszy raz się wlatuje w anomalię, to robi wrażenie ogromne. To ja lecę w kosmos od sobie, nie? Okay. Michał, powróci The Long Dark, bo fajna seria była. Tak, jak wyjdzie trzeci epizod, to wtedy będziemy grać znowu w The Long Dark. Christian, jak to jest z donatami, trzeba odprowadzać podatek? Tak, oczywiście, jak każde źródło dochodu. W tym momencie te donaty, jakie ja dostaję, są bardzo małe, więc jeszcze nie ma sensu, bo jeszcze nie przekroczyłem kwoty minimalnej, ale jak kanał będzie się w tym tempie rozwijać, to w ciągu, to niedługo będzie trzeba się nad tym zastanawiać. Bananek, ani ja cię słuchaj, Marek się wykorzystali? Ja też bardzo lubię. To Ani robi z litości, nie? Bo ja na początku sam sobie radziłem i Ani stwierdziła, kurczę, to ci pomogę z tym, bo nie mogę patrzeć, jak ci idzie. Dominik, śmiał wątpić, tak bym ją ustawił do pionu, że nawet drapak bałaby się drapać. Okej, okay, chodzi o nuki, tak? Kupson The Long Dark, Marek narzekał, że bohater nie mógł skakać, to może Marek weźmie trochę cukru i naleje mi skakać. Krzysztof, ale mi chodziło o możliwość dodania znajomych na Steamie, to ja z donate. Możliwość dodania znajomych na Steamie. Wiesz co, będę musiał sprawdzić, bo ostatnio mam z tym kłopot, bo próbowałem dodać do znajomych ludzi, którzy wspierają kanał. Wiecie, ten przycisk wsparcia kanału, co jest na dole. I musiałem nieźle się naćwiczyć, żeby tam osoby, które najrzadziej się przewijają na live'ach, musiałem pousuwać. Bananek, Mark, chyba nie będziesz miał już nadgodzin po tym live'ie, co nie? No, dzięki live'om takim właśnie nie muszę chodzić na nadgodziny i bardzo sobie to chwalę, bardzo wam dziękuję za też to. Też prosi, żebyś ciszyć muzykę. Ojejku, ciszej, dobra. Mark, z powrotem z laptopa na stacjonarny, gdyż czas spożyć przygotowany posiłek. Zdraziki w sosie chlebowym, makaron penne oraz sałatka warzywna. Wow. Super. Do smacznego. Polish Gia, jest TNT rzucane, a co daje ten drugi rodzaj a la TNT? O czym mowa? TNT, no chodzi o ładunki pewnie. No są takie rzeczy rzeczywiście. Że jakiś jest drugi rodzaj tego TNT. Tak, jednym można rzucać, a drugie można podkładać na ziemi i ono wtedy będzie miało ląd i wybucha od tego lądu. Patryk, jakby każdy z twoich widzów przelał ci dychę, to miał być na samochód, na przykład taki Mitsubishi Outlander 3 z pewnym wyposażeniem około 110 tysięcy. No wiesz, mi samochód nie jest niezbędny, ale za to na przykład przydałoby się trochę mieszkanie zmodyfikować bardziej do nagrywania. Chciałbym zrobić takie panele z piankami wyciszającymi na przykład, czy jakieś inne modyfikacje i na to by się kasa rzeczywiście przydała. Worgen, fajna byłaby seria z tej gry, gdyby dwie grupy, na przykład trzy osoby wygrały przeciwko sobie. No, to jest fajny pomysł. Klincza Games, ale mi nie chodzi o oglądanie tylko kronie, więc trochę smutne.
A chodzi, ale zaraz, bo Clincha Games chodzi o to, że chcesz dołączyć do gry tutaj? Jeśli chcesz się przełączyć, to śmiało, są wolne miejsca na serwerze. To nie garaż, akurat sypialnia, urlop mam od usługi kończeń. Teraz dla siostry szykuję nowe mieszkanie. O. No, iCraft wrócił. Pisze siemano pomidor. iCraft, zachowuj się ładnie, bo nie chcemy kłopotów takich jak poprzednio. Dominik, nie, muzyka jest spoko, głośność jest idealna. Okej. Okay. Kot w załku ciemnym. Co? Dobra. Okej. Okej. Czy też napisał dosyć ciekawy wierszyk, także do przeczytania. Markus Brutus, dziękuję, napisał, okej. Serwista chcesz powiedzieć, że czeka na mnie zaproszenie do znajomych na Steamie od samego Marka Zdobywcy? Ja pisałem przecież na czacie dla osób wspierających kanał, tak? Bo dla osoby wspierające kanał mają taki, w ramach YouTube'a jest czat, gdzie można sobie pogadać. I założyłem tam grupę właśnie do kontaktu i przecież pisałem, żebyście przesyłali jakie macie pseudo na Steamie, żebym mógł was dodać. Matrix, siema, cześć Matrix. Cześć Matrix. Patryk, jaki jest sens oglądania Lego Maka jak z zwykłego filmu PS będzie, kiedy jeszcze live ze Star Citizen? Nie, znaczy tak, będzie Star Citizen na kanale jak najbardziej, ale w tym momencie ta gra jest absolutnie niegrywalna. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał ostatni live ze Star Citizena, to była totalna porażka i kompromitacja po prostu, co ta firma zrobiła tak, z tą grą. Glitch na glitchu. Polish Girl, nie chodzi o to, co się kładzie, chodzi o tą błyskową laseczkę z lądem, tak? O to chodzi. No ja nie mam pojęcia, o czym mowa, wiesz, bo są dwa TNT. Jest taki, co się rzuca i taki, co się kładzie, a trzeciego to ja nie kojarzę. Czy napisał z... Nie wiem, czy to nie jest z Intem? Może to jest jakaś literówka? To chyba literówka. Taran, nowa kamera do recenzji potrzebujesz. Tak, rzeczywiście recenzję nagrywałem swoim webcamem zwykłym oraz telefonem komórkowym Nokia 7 Plus. I rzeczywiście ta Nokia ma niezłą kamerę, ale jednak troszkę jeszcze trochę za słabą na moje potrzeby. I myślałem o tym, żeby kupić taki porządną jakąś lustrzankę, wiecie, jakiegoś Nikona czy Canona, ale to jest jednak koszt 3-4 tysięcy złotych, to ja wolę sobie zainwestować w komputer niż w taką lustrzankę. Nim jednak lepiej pomyśl o ekspresie do kawy, bo zawsze daj lekko opóźnione, ale to nie ma nic wspólnego z robieniem kawy. To wynika raczej z naszego zapominalstwa i bałaganiarstwa. Naszego. Mojego. Ale on kazał wycisz pokój kartonami jajek. No, jakieś tam... Nie, wiesz, pianka do wyciszania jest bardzo tania, ona kosztuje tam, nie wiem, ze 20 zł za metr kwadratowy. A takich paneli 1,5 metra kwadratowego potrzebuje ze 4, więc to będzie, zmieszczę się spokojnie w 100-200 zł. Darek Szczepaniak, witam, cześć Darek. Cześć Darko. Bananek, jaką grę polecasz? Tetrisa bardzo polecam, świetna gra. Clincha Games nie ma 70, tylko Spacey, więc w dziennych godzinach będzie... Rozumiem. Rasta Games, witam, cześć Rasta. Cześć Rasta. Czy PvP w 70 nie ma sensu, jak tam twoje zdanie o tym? PvP w 7 Daysie? Tak. Też nie jestem fanem, wiesz, osobiście bardzo lubię gry PvE, czyli Player vs Environment, kontra środowisku, ale nie jestem miłośnikiem gier multiplayerowych, więc zdecydowanie się zgadzam. Good, Marek posunie w opisie info, że odcinki zasunięli będą po wydaniu aktualizacji 1.0. No a rzeczywiście zapomniałem o tym. Dominik, ten dzień taki słaby trochę, jak nie urok, to srażka, brat, to naprawił neta, bo miesiąca ponad nie działo, a po chwili tutaj się spalił. O rzesz, ale pech. Przykro mi bardzo. Dzisiaj bez internetu to kurczę tak jak oślepnąć po prostu. Nie ma życia, sobie chcę. Ojej, to teraz wrzucę. YouTube nawet z czatu nie zawsze wszystko pokazuje, albo jestem tym jak zawsze nie ogarniam. Damian, siema, niestety to jest o takich godzinach, że ja wbiję tylko pytać łapkę. Rozumiem. Oko. No, sobota jest akurat takim dniem, kiedy wszyscy mają, najwięcej osób ma wolne, więc jest szansa, że jakoś to będzie. Matrix, jak z tobą zagrać na multi? Matrix, zajrzyj do opisu. Polish Gia, dobra, to ja spadam, trzymajcie się, dzięki Polish, do następnego. Cześć, do następnego. CJ, Marku, co myślisz o Metro Exodus? Podobno niezłe, ale ja jeszcze nie miałem okazji nawet żadnej recenzji obejrzeć, więc nie wiem.
Wolgen, ile kosztuje komputer, który chcesz kupić? Możesz powiedzieć. Komputer, który chcę kupić, jego specyfikację znajdziesz na zakładce społeczności. Kilka dni temu, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu wrzuciłem link do tego komputera, do tych części, które chcę kupić. I to będzie około 5000 zł bez karty graficznej, bo to już mam. Typowy gracz, Marku, proszę zrób sobie z Dying Light. Nie. Nie, to jest starszy tytuł. Nie za bardzo mi się aż tak bardzo mi się ona nie podobała, żeby robić z tego serię. No, chyba, że dwójka. Poza tym zainteresowanie tą grą już nie jest takie duże jak kiedyś i trochę mijałoby się to z celem. Chyba, że druga część jak wyjdzie. Prędzej, ale też mi się by nie będzie mi się raczej chciało. Wojnowa Siemka, jaki masz nick na Steamie? Na Marek sobie. Mówi. Telek Polak, dzień dobry, Marku, sorki, że się spóźniłem, ale witam. Zdarza się. Tym razem ci wybaczę. Czy wolisz wersję 7Days'a 16.2, czy obecnie Alpha 17? Ja osobiście preferuję 16.2, gdyż Alpha 17 nie ma optymalizacji i dużo rzeczy w obecnej Alphie zepsuli. Nie wiem, moim zdaniem ta 17 jest bardzo udana. Ja problemów z optymalizacją ani razu nie miałem. Ale mam też dosyć w miarę dobry komputer, więc może to też tego typu kwestia. Matrix, Marek, a ja polecam gry na telefon typu Survivor. Okay? Nie wiem, ja nie umiem się przekonać do grania na telefonie, wiecie? Dla mnie telefon jest takim ostatnim urządzeniem. Dla mnie na telefonie to mogę co najwyżej pograć w gry pokroju Tetrisa właśnie, czy coś. Jakieś takie proste, zręcznościowe gry z elementami logicznymi, to jest okej. Okay. Multilizak. Elon Badeski, cześć Multilizak. Cześć Multilizak. Dominik, no i nawet live'a u siebie odpalić nie mogę, bo net z telefonu chyba coś słabą moc ma i pisze, że słabo to. Upewnij się, że przez Wi-Fi idzie sygnał, to będzie wtedy większa szansa. The truth, a nie kupuj nigdy gotowców PC-tu z internetu. Tak, zgadza się. To jest najgorsze, co można zrobić, to kupić gotowego PC-ta z jakiejś sieci takiej sprzedaży dużej. Mój pierwszy komputer był tak kupiony i tak jak potem po jakimś czasie oszacowałem, to przepłaciłem za niego ze 30%. Polak, moja siostra zaprosiła koleżanki i się musiałem z nimi bawić. Rozumiem, że młodsza siostra, tak? To jeszcze odpowiednio tam też te zabawy muszą być, że tak powiem, na niższym poziomie intelektualnym wtedy. Z gier mobilnych, no to bardzo mi się spodobała tylko w sumie pecetowa, ale jakby źródłem jest, znaczy takim pochodzeniem są urządzenia mobilne, no to jest gra The Room. O, tak, słyszałem. Trzy części, rewelacyjna. Czy to wersji mobilnej polecam, czy pecetowa, jest fenomenalna. Oczywiście to jest dla osób, które lubią zadania logiczne i zagadki. Ale od strony wizualnej wygląda prześlicznie, jest fajnym wyzwaniem. To jest dla osób, które lubią zagadki, gdzie gra nie prowadzi za rączkę. Trzeba samemu zajrzeć, wszystko sprawdzić i łączyć pewne elementy. Super gra, naprawdę. Multivisor, ja polecam Sims 4, mega survivalowa giereczka. No tak, to by się zgadzało. Dominik, Marku, jak z Wi-Fi przed chwilą napisałem, że nie ma, bo router się spalił. Tak, a no tak, to przecież. Tak. To tylko ewentualnie pozostaje tu opiekowe. Bez tego, żeby coś, no, trzeba kupić nowy, tak? To pozostaje to rozwiązanie. Michael, a ja tam kupiłem gotowca G4N3R 600 z XCOM-u i jestem bardzo zadowolony. No, XCOM jeszcze ma szansę, żeby te komputery były jako takie, ale na przykład jakieś sieci typu Wobis, NTT, to zazwyczaj strasznych chłamów był. Patrick, The Room, to jest to, co Staszek polecał, nie? Ale wiesz, nie wiem, o jakim Staszku mówisz. Może Staszek i Graszek. To nie wiem. Taki YouTuber. Ja go kojarzę dzięki naszym widzom. Okej. Okay. Znaczy, ja o tej grze wcześniej słyszałam. Zważywszy na to, jakimi grami się interesuje, Steam nawet polecam tą grę. Także możliwe, że mówimy o tym samym. Artur, siema Maryczku, cześć Ani, właśnie siedzi u mnie narzeczona i nie mam jak oglądać live'a, a szkoda. O, przykro nam bardzo. Szkoda, że narzeczona nie lubi live'ów z 7Days'a. Co i o tym, na razie oglądamy piąty odcinek i tak szczerze to dubbing angielski jest tak? Słaby, ale jak grasz z napisami po polsku, a dubbing rosyjski, gra jest spoko, fajna fabuła, ciekawy system ulepszenia broni. Znaczy mówimy o Metro? Tak, no, ewidentnie. A. Resta Games, która umiejętność odblokowywała piec w 7Days'ie? Forge and coś tam, już ci mówię. Hammer and Forge. Do mnie spokojnie odcinki mogę wrzucać na YouTube, więc nie jest źle. No to fajnie. Damian, niedługo mają być serwery publiczne, a z tym nie.
O, no to fajnie, bo trochę brakuje, ale też powinni zwiększyć maksymalną liczbę graczy do dostępnych w grze, bo trochę za mało jest moim zdaniem. Bo ja kupiłem kompa w XCOM jest za 13 tysięcy, tylko jest 1080i i nie narzekam, ale wypad poszło. No. Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy z tym facetem na giełdzie komputerowej, co nam sprzedawał chyba twoją płytę główną do komputera twojego czy coś, no. Co się chwalił, że... A nie, to jak naszą kartę graficzną kupowaliśmy. No. Co się chwalił, że dla klienta składał komputer coś też za jakieś straszne pieniądze coś... typu 20 tysięcy złotych. Bo facet chciał sobie pograć z synem na VR-ze i tak. Obaj mieli mieć VR-y tak. I potrzebowali do tego komputerów. I ojciec sobie wziął komputer za prawie 20 tysięcy, a dla syna kupił za 15. Tak, nie wiem, Marku, ale co powiesz o Resident Evil 2? Grałem w demo i bardzo mi się podobało. Tą oryginalną dwójkę to ja przeszedłem chyba z 6 razy w 99 roku, jak wyszła, czy tam wcześniej. I też to była super gra, bardzo mi się podobała. Krunk, witam wszystkich, cześć Krunk. Cześć Krunku. Patryk, po co konsolowiec przeszedł przez drogę, by wyrenderować budynki? Mateusz, Marek, dajesz Stalker, Cień Czarnobyla, żeby się zrobił serię. Nie, to jest zupełnie nie moja bajka. Ja przeszedłem pierwszą część Stalkera. Nie żałuję, bo to była fajna gra, ale wracać do niej już nie mam ochoty. The Truth, jak myślisz, Marek, ile już cię oglądam, a poza tym jakie seriale preferujesz i jakie obecnie oglądasz? A jak nie oglądasz, to jakie oglądasz albo zamierzasz? Obecnie oglądam głównie komedie na Netflixie, serialowe, takie z elementami obyczajowymi. A jeśli chodzi o seriale, które chciałbym obejrzeć, to zbieram się pomału do tego, żeby obejrzeć do końca Night Flyers, ale ten serial bardzo ciężko mi idzie, bo jest taki sobie. Alan Kazama, czytałem, że mają wypuścić jakiegoś survivala na tela w stylu Pokemonów. Na telefon pewnie. Aha, okej. Okay. Chodzisz po realnym świecie i szukasz zapasów, walczysz z zombiakami, levelujesz, nie pamiętam gdzie czytałem. No, brzmi jak opis typowego survivala. Tak. Walka w Marek z zalady rodzaje pociski jak cukierki. Dominik, po lewie wrzuci odcinek z World of Tanks. Nie, błaga mnie. Jest obciążony, nie da się YouTube oglądać. Zabrzysta Wilczyca, czy gdybym dołączyła do gry, jest jakaś szansa na pakiet startowy dla początkujących? Goły tyłek, kamienny kilo. Do buga i do przodu mięso armatnie. Generalnie coś pomiędzy. Goły tyłek, uga buga i mięso armatnie jak najbardziej. Ale w bazie tutaj mamy sporo różnego sprzętu, więc coś będziesz mogła sobie wybrać na pewno. Paweł Zarczuk, po czym poznać dobrego informatyka? Wiesza się razem z programem. Niemniej chodzi o te najnowsze Resident Evil 2. Tak, i skoro się podoba, to może w jakiś piątek wieczorkiem na live. Artur Roland. Myślałem o tym, ale zobaczymy. Poczekaj, Artur Roland przesłał. Ale do Najcika musiałem zrobić. 5 zł przesłał poprzez Tip and Donation. Bardzo dziękuję, Arturze. Hellboy, polecam serię o mody. Marku, są zajebiste pod aktualną wersję. Są farmy, nowe auto, motory, kłady. Polecam to samo z broniami. No, będę musiał zacząć grać w mody do Seven Daysa. A jeśli chodzi o Residenta, to powiem wam, że raczej nie, ponieważ popularność tej gry na moim kanale jak do tej pory okazała się bardzo słabiutka i zainteresowanie tą grą naprawdę było znikome. Więc wydaje mi się, że to byłaby strata czasu z naszej strony. Dominik, drodzy widzowie, polecacie jakieś gry fajne na telefon. O! Wyszedł nowy Alien na mobilne. Na mobilki, tak. Alien, kurczę, nie pamiętam pod tytułu, ale jak po prostu wejdzie się w aplikację z grami na telefon, wpiszesz Alien, to pewnie... Tak, to na pewno się to wyświetli. Patryk, uwielbiam patrzeć, jak w drodze żołdacy biegną przez płaskie pole i moim kierunku, a ich wycinam w... Michael, widziałeś, Marku, na Twitterze Joel napisał, że pracują nad Alfą 18. Nie widziałem. Będę musiał przejrzeć Twittera ich w takim razie. I to jest bardzo dobra wiadomość. I wygląda na to, że teraz ich zapowiedź się sprawdza, że teraz Alfy będą wydawane dużo częściej. Czyli co te 3-4 miesiące faktycznie. Mateusz, grałeś w Dying Light? Tak, grałem, ale tylko trochę. Pożyczyłem od kolegi konto Steamowe na jakiś czas i pograłem chwilę, ale... Jakoś tak, to nie to. Nie bardzo. Damian, mam nadzieję, że deweloperzy rozwiną Asunię i będą często aktualizować, a nie zatrzymają działalności po na przykład 3 miesiącach. Raczej nie. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne jest. Jedman, albo Jedman. Siema, cześć Jedman. Cześć Jedman. Asriel?
Brzmi jak imię jakiegoś anioła. Undertale. Hej Marku, to jak widziałeś tego maila z informacjami o kluczach? Tak, widziałem. Powiem szczerze, nie kojarzę żadnej z tych gier. Zapomniałem odpisać od razu. Nie miałem możliwości za bardzo, ale nie kojarzę żadnego z tych tytułów, które tam są wymienione. A pro Marku, myślałeś zagrać się live'a albo jakąś serię z innymi? Myślałem, ale żaden mnie za bardzo nie zaprasza do takiej współpracy, więc a sam nie chcę się naprzykrzać ludziom. Balga w Marek 17 jest jeszcze możliwość łączenia przedmiotów w warsztacie, by mieć lepsze. W 17 nie, już nie ma. Nie, a może to było pytanie, bo nie było znaku zapytania. Nie, z tego co widzę, to nie ma. Miłość, Siemka, grasz na serwerze prywatnym czy ogólnodostępnym? Na serwerze prywatnym, który jest uruchamiany tylko na czas live'ów. Patryk, na telefon fana jest ta gra o jechaniu pojazdem przez mapy. To może taka informacja dla innych tutaj. Możliwe. Widzów. Niezorientowane się. Ja też. Dawid, może Astroneer? Nasz Astroneer, Dawidzie, był wczoraj wieczorem. Tak jest, wczoraj wieczorem graliśmy w Astroneersów. Mm-hmm. Możesz sobie obejrzeć nagranie live'a, jeśli masz ochotę. Bardzo polecam. Fajnie, mm-hmm. Bardzo przyjemnie wczoraj było. Kukso, bez uwaga, Wadyczów, może kiedyś live ze starych produkcji, na przykład Gearhead Garage, Wormsy, Twierdza Krzyżowiec, Redline i tym podobne. Myślałem, żeby zrobić odcinki takie pojedyncze z starych gier typu Gothic na przykład, czy jakieś Morrowind, takie rzeczy, które ludzie kojarzą, ale mało kto z współczesnego pokolenia młodych graczy grał. Walka a propos gier na telefon, bardzo polecam Fate Grand Order. O! Typowy gracz, pamiętam co grałem w Call of Duty 1, napisał końcowy, pisało, żadna krowa nie ucierpiała. Raz tak, grałeś kiedyś w Burnout Paradise? Tak, mam na konsolę nawet. Jedna z nielicznych samochodówek, które posiadam. Ale nie mogę powiedzieć, żeby to była gra, w której granie sprawia mi jakąś szczególną przyjemność. Dawid, oglądałem. Trolek Polak, Marku, zrób jakąś serię z... albo więcej widzów, trochę od 1 do 5, a że z widzami, tak? Że z... A że serię z widzami, to ja z widzami. To bym musiał ją zrobić kosztem na przykład live'u w sobotę, wiesz, bo ja w tygodniu nie za bardzo mam czas na granie, albo inaczej, mam czas w czasie, gdy normalnie ludzie już śpią. I osoby, które najfajniej by mogły być najlepiej współpracować, już nie byłyby dostępne. Markus Brutus, a na deser kawusia z miotkiem gryczanym i mleczkiem. Oho, ambitnie. Co sądzisz o grach symulacyjnych? Fajna sprawa. Ja nie jestem fanem, ale rozumiem, z czego wynika ich popularność. Damian, Asunie jest trochę jak Minecraft, nie ma szczególnego celu, tylko w Asunie można odkrywać planety. No, dokładnie. Bartek Bolo, oj, ja przeczytałem, że live od 18 do 16, no to trochę się spóźniło. No to zawsze od 16. Zdarza się. No, o 18 raczej nie ma szans, żeby, bo to trochę dla nas za późno. Tak. Jakub, nigdy nie grałem w gorszą grę niż ta. Dlaczego? Ja będę, wiadomo, że ma swoje mankamenty, to jest oczywiste, bo jest w jakby alfa. W fazie alfa, tak? Ale bardzo się przyjemnie gra, ja też sporo czasu spędziłam. Patryk, ja grałem we wszystkie gry w serii Gothic, a nawet w Arkane. Arek, witaj Marku, witaj Ani, cześć Arek. Cześć Arku. Maksym, coś mi ominęło? Nie. Cały czas Seven Days leci. Tak, dzisiaj nie było jakichś wyjątkowych rzeczy. Tematy rozmów mamy takie bardzo na luzie. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu to były bardzo poważne rozmowy. Tak, no tak. Jakoś tak wyszło. A, nie szkodzi. Marek, zrób challenge 24 godziny strumyk. Oj, ja po dwóch godzinach, wiecie, ja już jestem taki emeryt, że ja po dwóch godzinach siedzenia przy komputerze to już ledwie jestem w stanie wysiedzieć. Dlaczego ty robisz odcinki na zapas? Nie, ostatnio nie mam czasu robić na zapas, także robię na ten. Trybuch? Uh-huh. O jakich godzinach mówisz? W sensie, że o jakich godzinach grasz, tak? No zazwyczaj chodzę spać o 5 rano, nie? Także i pracuję zazwyczaj do momentu, aż muszę iść spać. Moperos, jakie survivale polecasz oprócz Rasta Seven Daysa? The Long Dark jest jednym z moich ulubionych survivali. Green Hell jest całkiem niezłe, chociaż jakoś mi nie podeszło. Ale nie znaczy, że to kiepska gra. Tam ten, jak się nazywa? Stranded Deep, bardzo fajną grą też było.
Rico.pl, to jest serwer publiczny? Tak, każdy może się przyłączyć. Jest dużo miejsc wolnych jeszcze. Artur, było pytanie na temat Worms MD. Może ze mną spróbujesz jakiego live zrobić. Może nie jestem youtuberem, ale chcę powoli zaczynać, a kto wie. Może ta seria przyjmie się nawet... No to wpadaj do... bo teraz jest live, no to wpadaj na multi. Rozumiem, że o to chodzi. Typowy gracz. W 70's miałem buga, w którym zombie wbił się głową w ścianę, latał po całej powierzchni, a na końcu wystrzelił i uderzył w kaktusa. 70's wieczna alfa, Bagaw napisał. No póki co tak, ale... Może niekoniecznie, bo podoba mi się to, że gra jest cały czas rozwijana. Tak. A This War of Mine, okej, okay, tak? The War of Mine. Nie, wydawało mi się to z wyjaśnienia do jakiegoś innego skróta, to co nie. Wiecie, jeśli chodzi o Artur, on przesłał 5 zł. Bardzo dziękujemy, Arturze. Zaraz zobaczę, co tutaj. Dobrze, to Wilczyca, gra nie chce mi się zaktualizować do 17.2. Czasami trzeba to wymusić. Wchodząc do właściwości w zakładkę beta. To masz ostatnia zakładka beta i z listy wybierasz latest experimental. Experimental, tak jest. Arturze, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Wolę zagrać z wami, napisał Rikopę. No, to wpadaj. Alanka Zamy, polecam na telefon This War of Mine, okej. Okay. Znaczy grę znam, This War of Mine to też jest na PC chyba. Tak, oczywiście. No. Grałeś w Payday 2, pyta Damian? Nie, w jedynkę też nie grałem. Jakub, moim zdaniem jest po prostu brzydka i na PS kosztuje ponad 100. Grałem w to około 10 godzin i to było ciężkie, ale... Na PSA tak, na PSA jest, i mówimy o Seventeesie, to rzeczywiście jest strasznie niedorobiona. Także lepiej kupić sobie na PC-ta. No, zgadza się. CJ Macu, może udałoby się zrobić serię z Metro Exodusa i tak szczerze na Metro można zobaczyć, jak działa RTX i wyszło, że gdy jest światło, jest dobrze i jak go zabraknie, to jest strasznie ciemno. Wiesz, jeśli chodzi o gry AAA tak zwane, to na moim kanale one się w ogóle nie sprawdzają. Parę razy próbowałem grać w duże tytuły z dużych wydawnictw i za każdym razem odcinki z tych gier miały bardzo słabą oglądalność. Jednak mój kanał jest oglądany przez widzów przede wszystkim ze względu na indyki i to się dobrze składa, bo ja lubię grać w indyki, a gry AAA, te duże produkcje w ogóle mi już ostatnio nie podchodzą. A może zrobić ankietę z tym Resident Evil, czy by nie zrobić na live i selfie, że się tak naprzekrzam z tym Residentem, ale jestem naprawdę ciekaw z tej gry w twoim wykonaniu. Zrobiłem jeden odcinek z tego Residenta i on miał bardzo słabą oglądalność, wiesz, to był jeden z najgorzej oglądających się odcinków, mimo bardzo dużej liczby łapek w górę i bardzo pozytywnych komentarzy. To jednak zainteresowanie widzów jako całokształtu na kanale było bardzo małe i dużo ludzi po prostu nie obejrzało w ogóle tego odcinka. Dlaczego ty wolisz Green Hell czy The Forest i dlaczego? Ani jedno, ani drugie ze względu na bardzo kiepsko moim zdaniem rozwiązany crafting, który jest mało intuicyjny. To człowiek Polak, Marku, nie jesteś emeryt, tylko młody Bóg. Artur, nie, mi chodzi o typowe Worms w WND, o tą grę mi chodzi. World Domination chyba się nazywa ten tytuł. Możliwe. Worms kojarzę jak najbardziej, ale za mało gram, żebym kojarzyła te wszystkie podtytuły. Ja chyba z 15 lat nie grałem w Wormsy. Nazwa serwera, Rico.pl pyta. Przeczytaj opis live'a. Tak. Drugie zdanie od góry, to jest instrukcja jak do nas dołączyć. Markus Brutus. Weapons of Mass Destruction, te WMD. Uh-huh. Okej. Okay. Raz ta, ostatnio jak grałem, to miałem takiego buga, że wypadłem na jakieś 14-15 km poza mapę. O kurczę. Walka w to, że w Serenysie nie ma takiego smaczku jak w Battlefieldzie, po jakichś gościach przeładowań jest fajna animacja. No, pamiętam, strasznie mi się te animacje podobały, fajny pomysł. Jest. O nie, skarb chyba jest pod asfaltem Bartek, zakopany. Mam taki problem, że jak gram w Seven Days, to generują mi się super ogromne bitwy. I jakkolwiek lokacje są oddane od siebie kilometrami, nie wiesz, może... Nie, trudno mi powiedzieć w ogóle, w czym problem jest. Może jest jakaś literówka, bo może to jest też jakiś nieumowny nazwa. Super ogromne bip. Bipy? Nie wiem, nic mi to nie mówi, te bipy, co to jest. Uszatek, witam, cześć Uszatek.
Na siuszatku. Raczek, pozdrawiamy Raczka. Pozdrawiamy Raczka. Detroit, grałeś w This War of Mine i co sądzisz? Ja obecnie mam 50 godzin, czekam na nową fabułę. Jakbyś nie wiedział, to są już osobne historie. Bardzo ciekawe i dopracowane. Nie grałem w This War of Mine i na razie nie zamierzam. I nie mam też tej gry, więc to rozwiązuje, że tak powiem, problem. Rasta, ja mam Worms. Patryk, widziałem dzisiaj reklamę Subnautiki teraz jak wyszła i ja tak ją tak reklamują, to mnie nostalgia dopada i rozmyślam o tym, jak Subnautica była jeszcze w takiej wczesnej wersji, że nie było nic prócz Aurory. Ja pamiętam te czasy. Pamiętam, jak pierwszy odcinek Disowskiego oglądałem z Subnautiki, to wtedy do Aurory nie dało się nawet dopłynąć. Typowy gracz. Pozdrawiam całą ekipę razem z Kotem. A, dziękujemy. Damian, ja cię poznałem razem z wyjściem Astronii 1.0, ponieważ chciałem sobie zobaczyć, jak jakby poradnik. Oklok, jak wejść na serwer? Zajrz do opisu. Opis live'a sobie przeczytaj. Sobrzysta Wilczyca, u mnie to się całą rodziną zebraliśmy obejrzeć twój odcinek w Rezydencie. Atker, Marek, jest o tobie quiz. O, to ciekawe. Projekt Polak, ani Mark, przepraszam, ale kończę, do widzenia. To dzięki, że wpadłeś, do następnego. LMQ, mam nadzieję. Wcześniej dostałem info o live. No, ciekawe. Zdarza się. YouTube, to jest odpowiedź. YouTube. Tak, witamy na YouTubie. Jaką zabawkę najbardziej lubi twój kot, Huzer? Wszystko, czym nie powinna się bawić. Tak, jak zostawisz chusteczkę do nosa zasmarkaną na stole, ona na pewno będzie chciała ją zgarnąć i się nią pobawić. Tak. Truth, a chciałbyś zagrać w This War of Mine, jakbyś dostał na przykład za darmo? Nie, to zupełnie nie moja dziedzina gier. Wiesz, nawet się nie zastanawiałem nad tym. Dobra, cześć, na chwilę idę... Okej, Patryk napisał. Okej. Mateusz, papierek, witam. Cześć, Mateusz. Cześć, Mateusz. Cześć, Rex. Siema, widzę. Cześć. Atker, już wiadomo, czemu pieseły atakują, bo ma nuki w domu. No właśnie. Mój nick jest tak trudny, że nie jest trudny, tylko tu jest w środku litera, której nie jestem pewna, bo to może być duże I albo L. To tylko ta kwestia. Tak. XLMQ czy XIMS. Bo ja będę pomijać X, żeby szybciej żebyś coś jeszcze pisać. Truth, Marek, teraz widać, kto nie patrzy, nie zagląda do opisu, tak? Mam na myśli regulamin interfejsu. Zdarza się, no. Nie mam pretensji. Ale w razie czego warto tam jednak zaglądać po różne ciekawe informacje. Mateusz, mam takiego samego koteła. Walgat, ja mam owczarka belgijskiego i ta mała łapa wszystko zżera. Małpa raczej co. No tak, ta nasza małpa też różne dziwne rzeczy żre. Janek Szostak... Raz jej kabel od ładowarki tak. Przegryziony wyjąłem z pyska. Janek Szostak, ostatnio nie najlepiej się czułem normalnie, aż troszkę odkryłem się lepiej, czuję, więc jestem z powrotem. No to miło mi. To cześć, się zwracaj do zdrowia, dokładnie. Co i do Atkera MMK, ten uczuć, gdy wbijasz na ostatnie 26 minut. No rzeczywiście, już... Ale ten czas leci, minut, ludzie. No, 20 minut jeszcze. Atker do CJ. Serwista Wilczyca i jestem jakby co nik bardzo nieintuicyjny i nieoczywisty z The Wolf Girl. A jesteś rzeczywiście. Jest, to cię przyjmij te zaproszenie do znajomych, do grupy. To jest duże I. Okej, okay, dobra. Czyli XIMQ. XIMQ. Maniek, witam. Cześć, Maniek. True, dobra, ja lecę na razie, to dzięki, że wpadłeś do następnego. Cześć. I tam zaopiekujcie się Srebrzystą Wilczycą, bo dziewczyna stawia pierwsze kroki, tak żeby fajnie ją wprowadzić w grę. Pokazać co i jak. Bo gra jest warto tego tutaj pokazywać ją kolejnym widzom. Tak. Arek, wczoraj mówiłeś, że nie zamierzasz ogrywać Oxygen z powodu dużych zmian, ale ja wraz z innymi widzami uważam, że nie ma to znaczenia. Czy ogarniasz grę, czy nie? Ważne, żebyś dobrze się bawił. Oczywiście, jak w każdej grze. Tylko, że gra może mieć taki dosyć wysoki poziom trudności, który jednak wymaga pewnych... Albo może być irytująca i wiesz, i frustrująca w swojej rozgrywce. Ja tak mam ze Space Engineers. Uwielbiam tą grę, bardzo mi się podoba, świetnie się przy niej bawię, ale jak chcę zrobić coś prostego, to krew mnie zalewa, jak wciskam przycisk, żeby uruchomić maszynę i wszystko, co zbudowałem, wybucha. Damian, mi kiedyś przegryzł zasilający kabel, tak, do komputera. No tak.
U nas ta część odpuka się jeszcze tego małpa nasza nie zrobiła, by przyszło do głowy. Ale raz zwróciła obiad i w zawartości, że tak powiem, żygowin znalazłem przegryziony kabel od ładowarki. A tak, to tak. I nie wiem, to tak czas zawsze szybko leci do towarzystwa. Jakubek, cześć Marek, czy będzie Astronia? Dzisiaj już nie, ale będzie jutro, normalny odcinek. Huzarek, też chciałem kupić kota, ale mój pies nie toleruje kotów i dlatego mam tylko psa. No tak, to trzeba jednak robić to tak bardzo rozsądnie. Tak, tak, pochodzi tylko rozsądnie. Mój kolega bardzo nierozsądnie na przykład miał kota i psa i one się nienawidziły i któregoś dnia kot stracił czujność, pies się na niego rzucił i go zagryzł. I nie wyobrażam sobie, jak można doprowadzić do takiej sytuacji. No, i Jemku, to ja mam upośledzone problemy z zombie, to będę alfa się... Problemy z zombie, a co tam się dzieje? Może jakieś uwaga masz z tymi zombie? No możliwe. Atker, Marku, mogę coś zareklamować? Zależy co? No pisz, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ufamy, że to będzie kulturalna rzecz i na poziomie. Warga, myślałbym, gdyby była możliwość craftowania nuk w kolejnych alfach. Oj, to by się przydało, to byłoby fajne. Aż się prosi, nie? O taki falutowy motyw. Mateusz, zna ktoś Metro Exodus? No, chyba. No, tak. Ale zna, w sensie grał, czy w sensie słyszał, bo na pewno wszyscy słyszeliśmy. No. Marek, znasz fajną stronę do pobierania muzyki? YouTube, ten, Spotify, Deezer. I wszystkie są darmowe, wyobraź sobie, i legalne. Typowy gracz, mój kolega podłączył do komputera ziemniaka i chodził w Battlefield 5 na 60 FPS-ach. To jest taki YouTube, na Twitchu jest taki koleś, który robi kontrolery do sterowania ze wszystkiego, czego się da. I podłączył banany do komputera i dotykając tymi bananami kontrolujesz postać. Codziennie mam hordy, ale nie wiem, czy w 17 to nie działa tak, że jeżeli byś na przykład w nocy bardzo hałasował, czy nie wywołasz jakiejś hordy na przykład, to nie działa? Że jak wiesz, będziesz coś robił i hałasował w nocy. Tak, pracujące maszyny, piece i podobne rzeczy ściągają zedę rzeczywiście. I można wywołać. Tak. To zwróć na to uwagę, czy przypadkiem tak nie jest, że masz coś robisz głośno albo masz jakieś urządzenia. Atkę zapraszam na serwer Aliquam, tak? Aliquam. O, do przeczytania, .org. Jest serwer Minecraft Creative na premium, jak się wpisze World on Scene, tak? Bo to trzeba. Będzie się mieć okazję zobaczyć miasto i nie tylko. O! No okej. Okay. Kurczę, od lat nie grałem w Minecrafta swoją drogą. Damian, Fallout 76 jest podobno niewypałem, dlatego nie kupiłem. No nie to, że podobno, tylko jest. Niestety. Gusty Flyer, seria z Real World z modami? Absolutnie nie. Kocian Marek, co lepiej zrobić? Kupić Astronię czy zainstalować z internetu za darmo? Wesprzeć twórców. Ja uważam, że nie powinno się ściągać za darmo gier, zwłaszcza jeśli to jest gra, która ci się podoba. Tak, jeżeli chcesz, żeby gra była rozwijana, tak. Żeby wesprzeć twórców. Jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś ściąga pirata, żeby sprawdzić, czy gra mu się spodoba. Nie? To ma sens. I jak gra mu się podoba, to wtedy kupuje oryginał. To jestem w stanie pojąć, ale jak ktoś piraci grę, przechodzi ją od początku do końca i się cieszy i tak dalej, to trochę jednak jest nieuczciwe. Jak z tymi bananami było możliwe, się grało? No koleś świetnie sobie radził, w Call of Duty chyba grał na tych bananach. A potem podłączył gitarę i grał na gitarze i grając na gitarze kontrolował postać, wiesz, obracanie się, strzelanie, skakanie i tak dalej. Srebrzysta Wilczyca siedzi, cepi w starym polu i zapałem uderza pięścią w drzewo, ale Srebrzysta Wilczyca tak się zaczyna w tej grze, no nie tak. Da rady inaczej. Tak. Tak to wygląda. Jak to było? Punching trees gives me wood. Tak. XMQ. Ale nawet nic nie robi, to i tak przyjdą. Może kwestia przeinstalowania na przykład, jeżeli rzeczywiście tak się dzieje. Albo sprawdź też, na jakim poziomie grasz. Może to też ma znaczenie. Jeżeli grasz na jakimś wyższym poziomie, to może być na przykład to. Na przykład to, tak. Tak. To wszystko trzeba sprawdzić. Warto takie też tam zajrzeć do ustawień. Ale to wykraftować nuka, to bym miał na żywo, bo mi komputer chyba nie wybuchł. Dla mnie najlepsza część to Fallout 3. Z wszystkich Falloutów, tak? No. A ja tam w Minecrafcie miasto w Wiedźminie krew i wino to były widoki. A no tak. A w Wiedźminie to są przepiękne widoki.
Arek, jaki mod do Semedysy najbardziej ci się podobał? Starvation mi się chyba najbardziej podobało. Było tak, tak najbardziej rozbudowane i najwięcej ciekawych rzeczy dodawało. Mechanik. Starvation dodawało na przykład prunt do tej gry w czasach, kiedy jeszcze autorzy nie planowali tego. No, elo, wróciłem, Patryk. No to czy witam po no, hej, hej. XMQ na Easy gram. O! To może po prostu czy rodzaj buga, to jeżeli nie masz nic ważnego w tej grze, to po prostu przeinstalować. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że masz co noc hordę. Chyba tak nie powinno być. Tutaj od Marku, przestroga dla ciebie. Far Cry New Dawn zrobił combo z Fallouta 76. I wyszedł Far Cry 76, czyli najgorszy Far Cry w historii. No rzeczywiście są osoby, które ten New Dawn tak oceniają, że jest najgorszy ze wszystkich Far Cryów. Tak. Stanisław, dzień dobry, cześć Stanisław. Cześć Stanisławie. Damian, gdzie znaleźć silikon i plastik w Astroneer? Musisz zrobić, nie da się znaleźć. I robisz to w tej dużej takiej maszynie, którą trzeba odblokować blueprint na nią. Ejo, Marek, czy w Semedysie opłaca się postawić claima bloka, gdy gram z kolegą? Nie, bo wtedy, bo ten land claim blok ma sens tylko wtedy, kiedy grasz na serwerze, gdzie jest dużo nieznajomych. Jak grasz ze znajomymi, to nie ma sensu. Chyba, że chcesz, żeby znajomy nie wchodził w okolice twojej bazy. Jonku, to ten Days Alpha mam zwolony, okej. No, to nie wspominam, bo gra jest naprawdę warta tego, żeby się z nią bliżej. Ja bym po prostu na twoim miejscu dała szansę i przeinstalowała. Mateusz pobiera Kraka, gra 2000 godzin i wnioskuje, że gra mu się nie podoba. No tak. Mateusz, Marek, najlepsza część jest Fallout 4. To jest kwestia opinii, że tak powiem. No, kwestia subiektywna bardzo. Nie, ja przeszedłem trójkę i trójka była fajna, chociaż doprowadzała mnie do furii, bo to była jedyna gra, która zwiesiła mi konsolę. O ile nie rozumiem, jak to możliwe w ogóle. Potem zacząłem grać w Vegas i Vegas tak jakoś mi się za bardzo nie podobało i pograłem z 10 godzin i wyłączyłem i już więcej do Falloutów nie wracałem. Markus Brutus, kurczę, przez tego Fallouta 76 muszę wrócić skończyć Fallouta 4 z modem Horizon, bo nowego modu raczej nie ma, że z nim kompletnie fabułę. No, rozumiem. Mikołaj Tom, dobry Mikołaj. Dobry. Ale jak Marek, pamiętasz jaką specyfikację miał twój pierwszy komputer? Tak, miał procesor 166 MHz MMX Pentiuma. Miał 16 MB RAM-u, miał kartę graficzną bez akceleracji 2 MB ATI Rage, ATI raczej Mach 64 i nie miał USB nawet w swoim tym. Miał złącze LPT, miał złącze COM1 i tak dalej. Damian, z jakich składników? Wcześniej. Może ty pamiętasz? Nie. Patryk, cześć Patryk. Cześć Patryku. Napisał część. Część, tak. CJ, jeszcze Far Cry nie jest taki zły, jeżeli nie grałeś Far Cry 5, ale jeżeli grałeś, to jest źle, naprawdę źle. Jedyny Far Cry, przepraszam, bo ostatnio pytaliście, w jakie Far Cry grałem i ciągle zapominam, że grałem jeszcze w Blood Dragon. I Blood Dragon jest jedynym Far Cry'em po jedynce, który mi się podobał i jako tako, jako gra, to jest jedna z lepszych gier, jakie w życiu grałem, ze względu na humor, na stylistykę, szatę graficzną i tak dalej. Blood Dragon jest rewelacyjny, też grałam i muszę sobie odświeżyć. Christian, Elo Klotwa? Klotwa? Klotwa. Może jakaś literówka, okej. Okay. Chyba tak. Arek, Fallouta 4 grałem 30 minut i usnąłem. Okej. Okay. Zdarza się. Nightmare 7 Days mi się zepsuło. Oj, niedobrze. Właśnie dobrze, widzę, że tak ciągle się logujesz i wylogowujesz z serwera. Mhm. Czy grałeś w Mass Effect Andromeda? Jeśli tak, to jakie wrażenie? Ja ukończyłam Mass Effect Andromeda i jest kiepska. Ja zacząłem grać, ale nie przeszedłem nawet tego prologu i mi się nie chciało po prostu. Jest absolutnie czarowująca pod każdym względem. Markus Brutus, mój pierwszy komputer to był ZX Spectrum. Oż kurczę, to dinozaur z ciebie normalnie. Nie, jeśli mamy w ten sposób mówić, to takim pierwszym komputerem, z którym miałem w domu i z którym miałem styczność, to był Commodore 64 pożyczone dwójka. I pamiętam, że ciągle się w nim głowica w magnetofonie do czytania kaset dekalibrowała i trzeba było ją regulować co chwilę. Mikołaj, ja się spytam, prawdopodobnie było zagrasz w Factorio? Tak, wielokrotnie było. Odpowiedź jest w opisie tego live'a. Damian, a chodzi o jakich składników plastik i silikon, z jakich składników?
A to plastik chyba był... Guma jest z organicznego i z... i żywicy, a plastik nie pamiętam, z żywicy i jeszcze z czegoś. Huzo, jaki polecasz sobie na Netflixie? Serial? Ojejku, musiałbym się zastanowić, bo jest ich tam strasznie dużo teraz. Wiem, że tam tego, na przykład mi oglądałeś Lucifera. O, Lucifer jest fajny, podobał mi się bardzo. Nie wiem, Supergirl? Supergirl jak najbardziej. Mimir, Arek, a to do Arka. IMQ, kiedy Vulcanoids, nie wiem jak się to nazywa. Vulcanoids, tak? W poniedziałek zrobimy sobie odcinek. CJ, Far Cry 3 i 4, aha, że najbardziej się podobało 3 i 4. Mhm, okej. Okay. Chory Portier. Hej, Chory Portier, Harry Potter jest w awatarze. Chory Portier, cześć, cześć. Typowy gracz, ja grałem Far Cry 5 i nawet mi się podoba. O. No wiesz, rozumiem, to jest dla mnie zabawne, wiecie, bo tak następuje wymiana pokoleń i ja na przykład przeszedłem już tyle gier, że jak wychodzi jakaś nowa gra, to tak patrzę, a no tak, to już było 100 razy i tak dalej, ale jest całe nowe pokolenie graczy, którzy nie grali w te stare gry i dla nich to jest coś nowego i im się te gry podobają, prawda? Dla mnie to jest to samo, co już było milion razy, ale oni nie grali wcześniej w to samo, co ja grałem i dlatego przechodzą im te tytuły, prawda? I mają do tego jak najbardziej prawo. XMQQ. Najlepsze Vulcanoids jest to, że znajdziesz 15 robotów i strzelasz z nimi plus działka. No, to jest fajne wrażenie robi ta maszyna. Scenografia jest super w tej grze, bardzo mi się podoba. Taka steampunkowa. Te Wojt, jeśli zrobiłem sobie bazę w gotowym domku, to czy wymiana wszystkich ścian, fundamentów uchroni mnie przed zespieniem się w środku zedów? Czy jest nie. to nie do obejścia? Jedyne rozwiązanie to jest położyć łóżko w takim domu. To ono będzie blokowało respienie się zombiaków. Ciekawe. Mikołaj, jak na koniec zapytam, mogę wiedzieć, czemu nie chciałbyś grać w Fakturę? Jaki powód? Bo ta gra jest trochę zbyt skomplikowana dla mnie. Żebym czuł się pewnie, znaczy żebym mógł zrobić gameplay z jakiejś gry, to musiałbym czuć się pewnie, że wiem co robię, nie? Mhm. A żeby mieć taką pewność, to musiałbym pograć w tą grę ze 100-200 godzin. A ja nie mam tyle czasu, żeby po prostu posiedzieć przy Factorio. Nie, coś tak patrzę i widzę, że mało osób dziś jakoś na live. No dzisiaj bardzo ładna pogoda. Tak, dzisiaj jest ładna pogoda i nawet przed live'em do Ani mówię, że dzisiaj jak będzie 100 osób, to będzie dobrze, tak. Bo jest pogoda za ładna, żeby było więcej. Typowy gracz, ja nie lubię gier typu przyszłościowego, na przykład Cyberpunk. Mówisz taki bardzo science fiction. Oj, to ja właśnie takie najbardziej lubię. A ja uwielbiam tak samo, ja to właśnie czekam na Cyberpunk. Ja właśnie nie lubię gier typu średniowiecze, wiecie, jakiś Kingdom Come, nawet Wiedźmin za bardzo mi się nie podoba przez to, że to jest to średniowieczu. Znaczy, tam akurat... Wiesz, jednak jest tam, są elementy fantastyki, magii i tak dalej. No i to też mi się nie podoba, ja też nie lubię fantastyki i magii, więc... Dlatego też do tej pory nie sięgałem po trzeciego Wiedźmina, bo po prostu, no, to nie mój klimat. Ale nie wiesz, co tracisz. Ja wiem, że słyszałem. Smutny ten, kto nigdy nie grał Wiedźmina. Jak do Wiedźmina dodadzą statki kosmiczne i lasery i napęd warp i głowice fotonowe, to wtedy się zastanowię. Patryk, witam ponownie, problemy z prądem minęły, co za... Dwa głupoty dały dislike. Spokojnie. Zdarza się. Za to przez tą wymianę pokoleń RTS-y są znowu w modzie. Ja pamiętam, że był taki moment, że w ogóle RTS-ów nie było. Nagle zniknęły wszystkie RTS-y, a teraz pomału znowu się pojawiają. Ja grałem Far Cry 1, 2, 4 i za niedługo Primal. Mam 13 lat i serio ta grafika w 1, 2 nie jest zła, a same gry są świetne. Wiesz, grafika nie jest najważniejsza, prawda? Bo tak. Gra może wyglądać pięknie, ale gameplayowo może być biednie. Więc... Dokładnie tak. Właśnie chodzi o to, że bardzo dużo osób mylnie podchodzi do gier na zasadzie, że grafika musi być super. Ale co ci po dobrej grafice, jak gameplay jest taki sobie i nie da się za bardzo grać w tą grę, bo jest nudna na przykład. Ciki bryki, zawsze w moim serduszku Far Cry 3 i palenie pola marihuanen. Marihuanen. Mikołaj Tom, rozumiem mi, dzięki, okej. Okay. Sofin. Marek, można dołączyć do serwera, tak? Tak, jeszcze można, ale za jakieś 5-10 minut kończymy live'a i będę wyłączać serwer dokładnie, potem. W sumie rzeczywiście się powoli kończymy. A lubisz Fortnite te XLM-ku? Nigdy nie grałem, nie oglądałem żadnego gameplaya, a tak nazwijmy to rakowa fanbaza Fortnite'a sprawia, że nie za bardzo mam ochotę się interesować tą grą. No to ja też zwrócił uwagę, że powoli kończymy live'a. Typowy gracz, moimi ulubionymi rodzajami gier są II wojny światowej i Assassin's Creed. A ty, Marku, wybredny jesteś i...
ale podpinam się pod słowa smutny jesteś, no właśnie. Wiesz, to nie jest kwestia wybredny, tylko kurczę ludzie, ja od 20 lat siedzę przy grach komputerowych, jak nie lepiej, nie? I po tym czasie to we wszystkie gry już grałem, w tej czy innej formie, nie? Ile razy można to samo wałkować? I jak wychodzi kolejny shooter, no dobra, no znowu się strzelają, co z tego? Ja chciałbym jakieś takie gry, które mają jakąś ciekawszą fabułę. Zagraj Wiedźmina, jak chcesz ciekawą fabułę. Jakieś interesujące lokacje. Chętnie bym zagrał w coś w stylu pierwszego Mass Effectu. A, też bym zagrał. To jest coś, co by bardzo mnie ucieszyło. Też. Marek, 200 godzin Factorio to by było za mało. No właśnie, o tym właśnie mówię. Nie wysłałem rakieta, przegrałem około 300 godzin. Marek, to zrób odcinek ze Star Trek Online. Oj nie. Lepiej nie. Mazin z Bazin, okej. Okay. Ja właśnie grałem w Factorio, pojęcie potrafi jest łatwe, ale dużo czasu zajmuje optymalizacja fabryk. No, dokładnie. Ja mam 30 gier, które kupiłem XCM-ku. O, bardzo fajnie. Konkretnie. Patryk, dziś się dowiedziałem, że filmik, co widziałem w czwartek, Ani to Battle Angel, jest 120-minutowym filmem na podstawie dwóch wielkich cegieł. Tak. I że jest on na podstawie mangi, tak, takie japońskie coś, tak? Zgadza się. Manga to jest japoński komiks. Manga po japońsku dosłownie to jest komiks. Tak. Albo właściwie rysować, znaczy. Alan Kazame, Fortnite już pada, przychodzę na Apex Legends. No właśnie tak słyszałam, że tak. Apex jest sporą konkurencją. Gusty Fly, ale teoretycznie magia w fantasy to taka niby nauka w tym świecie. Niby tak, ale wiesz, chodzi o to, że klimat dla mnie jest nie ten, nie? To co z tego, że to ma sens na przykład ze scenopisarskiego punktu widzenia, jak no po prostu nie mój klimat. CJ, jak kocham te kasenki w Far Cry 3 z zabójstwem złego bohatera. Foxtrot. Elo, cześć Foxtrot, ale będziemy już powoli kończyć. Cześć Foxtrot. No, Mikołaj, grafika, ja już nawet nie mogę w sobie zgrać, bo mój GTX 530 tej niestety 560, tej niestety. No tak, 560 już będzie wymiękać przy tej grze. Markus Brutus Sapka, no jak mogłeś nie grać w sztandarowy produkt polskiego przemysłu gier? Tak. Każdy patriota powinien zagrać, tak w ogóle nie, to ziemia dla ziemniaków. Jedynkę Wiedźmina przeszedłem i mi się bardzo podobała. Też. Dwójkę Wiedźmina przeszedłem prawie całą i pod koniec stwierdziłem, że mi się ta gra nie podoba i wyłączyłem. Jak się to potem dowiedziałem od kolegi, to dosłownie... 2 godziny przed końcem gry ją wyłączyłem. A w trójki już mi się nie chciało nawet uruchamiać, bo po prostu już mi się przejadły RPG tego typu. Co powiecie o Observer? Jarosław pyta, mamy tą grę, zaczęłam w nią grać, tak troszeczkę pograłam sam początek, ale klimacik ma fajny, taki właśnie cyberpunkowy. Tak, słyszałem, że jest bardzo fajna. Nie miałem okazji jeszcze pograć, mam nadzieję, że będzie. I zobaczymy, może będzie możliwość zrobić. Raczej nic nie będę nagrywać, ale chętnie zobaczę, o co z tą grą chodzi, tak, bo mamy ją. Tak. Scenografia, to co się od razu rzucała w pierwszą. Scenografia. Mateusz, Marek, animacje zagraj Wiedźmina 4. No tak. Po wygrać, ja kupiłem 128 gier na Steamie, każde działa. No, ja też. To całe szczęście, bo to nie jest takie oczywiste. Ludek, ja znowu sobie zainstalowałem Stalkera, no elegancko. Patryk, 20 lat grania, ale ty jesteś stary, a w dzisiejszych czasach są przytele z dobrą fabułą. No, wiesz, pierwszy komputer kupiłem, tata kupił jak miałem 14 lat i to był 97 rok. No to już będzie 20 lat. No. Nimir, no jak to samo Wiedźmin, to jest to. Wiedźmin to jest przeszłościową grą osadzoną w czasach średniowiecza, a zresztą nawet Ciri opowiada dla Geralta historię o zegarach w głowach. Czy tam chodzi nie zegary, tylko metal chyba tam. Metalowe części w tak, głowach. Coś jakoś a nie wiem tak. o co chodzi. Tak. Znaczy to raczej nie chodzi tutaj o przyszłość, co raczej można byłoby potraktować, że ona mówi o jakimś równoległym świecie, bo ona Ciri ma zdolność podróżowania między światami. Więc tak, ale to ma być niby taki element, który łączy cyberpunk, świat cyberpunka z Wiedźminem. Walga, ja czytałem wszystkie tomiki Battle Angel Alita. Co do gier, to lubię właśnie, jak posiada fajną fabułę i wiele mechanik, bo to słabej grafiki.
No dokładnie, grafika jest ważniejsza. Ale wy oglądaliście jakieś anime ostatnio? Ostatnio nie, ale nie. Ogólnie tak. Akira mi się bardzo podobała, Ghost in the Shell. Także parę tam tytułów będzie, które są okej. Okay. Mhm. XIMQ, z tego co widzę, to za minutę koniec. No tak, będziemy już... No, to by się zgadzało. Kiedy będzie zastanie, ja wpadę nawet o godzinie 3 rano. Piątek, jeżeli już to w piątek wieczorem. Jeżeli będzie to w piątek, chyba że na przykład zdecydujemy się zrobić live'a z Space'ów albo z czegoś w tym stylu. Walka wychodziła, jak byłem w gimnazjum, Battle Angel Alight. Alight chyba też. Mikołaj, są tacy, co przechodzą faktorię w kilka godzin, nie można ich porównać do tych, co układają kostkę Rubika w kilka sekund. Tak, tak, widziałem speedruna, kolesia, który przechodzi w faktorię chyba w półtorej godziny. Patryk, 18 czyli kończycie, no tak, szkoda na dożyć do zobaczenia w kolejnym live, albo tu jeszcze chwilę posiedzę. No rzeczywiście będziemy powoli kończyć. Dobra, jestem sobie napisał NMK, tylko właśnie będziemy już kończyć. Materla, ja wam polecam Shadow of Mordor, Shadow of War. Słyszałem o tej grze. Vitus Mortis, brawo, ani Geralt de Beściak, no wiadomo, dlatego trochę mi się smutno robi, gdy słyszę, że jednak w Wiedźminie czwórce raczej Geralta nie będzie. Tak trochę nie fajnie, no ale zobaczymy. Co i o tym, Marku, mówisz o Warpie, statkach opresor MK2 z GTA 5. Nie pamiętam, co to było? Patryk, Cili opowiada o tym, jak odwiedziła świat Cyberpunk. Tak, tak, znaczy ona opisuje go w taki sposób, że można się domyśleć, że właśnie chodzi o ten świat. No, ja tak kiedyś za niej rozmawialiśmy, że fajnie by było, jakby można było w Cyberpunku natrafić na ślady Cili, że wolelibyśmy, żeby ona sama się nie pojawiała, ale na przykład, żeby gdzieś na przykład była wzmianka, na przykład w formie wiadomości w telewizji, gdzie mówią o tajemniczej dziewczynie, która się pojawiła znikąd i zniknęła donikąd, albo na przykład w gazecie jakiś nagłówek na ten temat. Jarosław, ja też trochę pograłem i mam ją kupioną. Oliver, to lepszy Minecraft. Xavi Games, przeczytaj sobie opis, a dowiesz się, jeśli chodzi o nas, jakieś tam informacje dotyczącą nas, mini Marka. Tak. Typowy gracz, u mnie w gimnazjum na matmie był Mist Survival, na polskim Minecraft, a przerwa obiadowa The Forest, okej? Okay. Markus Brutus, cóż, trzeba się będzie pożegnać, do widzenia. Tak, no do zobaczenia, tak. Moi drodzy. Będziemy już kończyć, bo już jest 5 po. I już zaczynam się czuć trochę głodny, tak, a jeszcze tak, na tak. Zakupy musimy iść. Serdecznie, Wilczyca, jestem beznadziejna, zbuduję sobie na dole spokojnie. Od czegoś trzeba zacząć. Ja też moje pierwsze podejścia do Seven Days'a były takie, że bardzo szybko ginęłam, strasznie się irytowałam, bo nie wiedziałam, jak zacząć? Dopiero zaczęłam się pytać Marka, o co chodzi, bo jak zaczynałam chyba od 14, to tam gra po prostu wrzuca cię do gry i radź sobie. Żadnych wskazówek, nic. Tak. I dopiero jak Marek mi zaczął mówić, od czego zacząć i co zrobić, to było znacznie lepiej. I bardzo się przekonałam i bardzo fajnie się grało. To jest dobra gra jednak. Marku, nie graliście w Bast? Nie. Ja na Androidzie jedyna gra, w jaką gram, to Dr. Mario emulowany z Nintendo. Na emulatorze. Niby widzimy, że nie będziemy grać Geraltem, a nie, że go nie będzie. Znaczy, rzeczywiście niby tam jest pomysł, że on będzie raczej na zasadzie cameo albo jakąś tam poboczną postacią, ale tak czy siak to już nie jest to. Ja wolałbym, żeby Geralt był główną postacią, ale rozumiem też, dlaczego on nie będzie, bo oni chcą zakończyć już historię Geralta i ruszyć z czymś nowym, tylko moim zdaniem to będzie dosyć trudne zadanie, bo będą musieli stworzyć równie interesującą, fajną postać jak Geralt. Tak. A to nie będzie łatwe. Boję się, żeby tylko nie było tak jak z Mass Effect Andromeda, gdzie główny bohater ma osobowość, kurde... Klapka plażowego. Tak, dokładnie. Pudła kartonowego. No. Dobra, to co? Kończymy, moi drodzy, chociaż widzę, że Jarosław się pojawił na sam koniec. w live'a wpadł. Miło, że udało ci się dotrzeć. No dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj, bo rzeczywiście już jest późno dla nas troszkę. Bardzo się cieszę, że wpadliście i że tak się znowu dzisiaj fajnie gadało. Dziękuję za donaty, będę miał na nadgodziny dzisiejsze. Bardzo było miło i sympatycznie, jak zwykle, bardzo miło, tak z wami się spędza czas, jak zwykle. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. No i widzimy się w następną sobotę. Tak jest. Serwer będzie działać jeszcze kilka chwil, także jak ktoś coś chce schować do skrzyni, to śmiało.
Papa. Papa, trzymajcie się, hej. Thank you.